Witamy wszystkich na naszym webinarze, na którym będziemy rozmawiać o kolejnych błędach, które popełniamy podczas tworzenia oferty. Czyli w ostatni poniedziałek omówiliśmy dwa, a dzisiaj lecimy z kolejnym pakietem. Witaj Krzysztof. Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, Dagmara. Cieszę się na to spotkanie, będzie naprawdę wartościowo. Będzie, będzie. I witamy wszystkich, którzy są z nami. Dajcie znać, skąd jesteście i ogólnie, czy widzieliście ostatni poniedziałkowy webinar, czy tak na świeżaka wpadliście? Także dajcie znać. Super. <grych> okay. Jest. Uruchomcie czat, zobaczmy, że tam jesteście po drugiej stronie. Napiszcie, skąd jesteście, kto był z nami tydzień temu. No właśnie, kto się nie może doczekać, o czym będziemy mówić i jak tutaj, czym się podzielimy. Hmm. Na początek będziemy mieli też do Was pytanko. Okej, okay, już pierwsze osoby odpisują. Cześć, cześć, cześć. Jako że webinar jest w temacie oferty, dajcie może znać, czy Wy macie jakieś problemy z ofertą? Zakładam, że jeżeli się tu widzimy, to jednak jakieś są. Także dajcie znać po prostu, jakie są Wasze problemy z ofertą, prezentowanie jej przed klientem, tak, bądź tworzeniem. Pierwszy Super. raz, tydzień temu nie było, okej, okay. sporo osób pierwszy raz, ale to nic, spokojnie. Jakby Was webinar zaciekawił, to poprzedni również jest dostępny. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Witamy, witamy. Mm -hmm. Tak, zadałam również podczas rejestracji na ten webinar te pytanie, jaki problem macie z, właśnie z ofertą i pośród odpowiedzi, jakie dostałam, wybrałam sobie po prostu kilka i... Często, właśnie, jeżeli chodzi o ofertę, to pojawiał się taki problem, który dotyczył ceny. I ceny, jeżeli chodzi o to, jaką cenę mam napisać na ofercie, ponieważ często, często się boicie tego, że jeżeli wrzucicie za wysoką cenę, to po prostu klient do was nie wróci i nawet nie odzwoni ani nie usłyszycie żadnego feedbacku. Kolejna. Tak, kolejna kwestia też dotyczy ceny, ale tego, że pomimo tego, że z naprawdę dużą starannością tworzycie tą ofertę i dokładnie sobie wyliczyliście, ile powinna, jak, jak duża powinna być cena, no to na przykład powiedzmy, ta wycena nie przechodzi i tak naprawdę nie rozumiecie, czemu, no bo z, czemu klient nie zaakceptował tej ceny. Tak, i. Ma to, przy, ma to miejsce nie tylko dla, e, wśród osób początkujących, ale również wśród osób, które mają bardzo duże doświadczenie 10-12-letnie. Także e, tak, jest to mimo wszystko powszechny porobem. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. E, dobra. Ktoś tutaj, e, ja próbowałam napisać ofertę według 5P, ale trochę się powtarzam. <laughs> No pozdrawiamy Anię z poprzedniego, w, tym, w pierwszym tygodniu mówiliśmy o takim systemie właśnie, jak przedstawić parę rzeczy, to też była taka wskazówka od nas z, mm. z Dagmarą dla Was. Na pewno tutaj warto nad tym posiedzieć, żeby wypunktować dokładnie te aspekty, o których mówiliśmy, może nie będziemy teraz tego powtarzać, bo chcemy Was zapytać właśnie, jak Wy czujecie, bo co tak naprawdę jest głównym takim wyzwaniem, jeżeli myślicie w ogóle o, o ofercie, o zbudowaniu tej oferty albo o tym, żeby wysłać tę ofertę, to gdzie czujecie, że jest takie wąskie gardło, co jest takim problemem, jak my to nazywamy z Dagmarą z czym po prostu czujecie, że hmm. czujecie się nieswojo albo co mogłoby być lepsze albo co jakby nie działa według Was, podzielcie się z, tym z nami na czacie, bo na pewno ten, to spotkanie dzisiejsze chcielibyśmy poświęcić Wam, dokładnie Waszym case'om, oczywiście przygotowała tutaj Dagmara dla Was wiele fantastycznych wartości i wskazówek, ale na pewno jesteśmy ciekawi, jak to jest u Was, więc uruchomcie czat, ręce na klawiaturę i, i dawajcie znać, co tam u Was jest, jak to tego czujecie, na pewno będzie to duże wsparcie też dla nas i doda, doda wartości temu spotkaniu. Jak to się okay. mówi, róbcie hałas. Róbcie hałas, tak jest. Tak, często wysyłana oferta nie przynosi odzewo, niestety. I to jest bardzo właśnie, często czytam o tym. Jeżeli mm -hmm. chodzi o korespondencję mailową, e, tak, z niecierpliwością czekam na kolejną dawkę wiedzy. A, <grym> będzie sporo, będzie sporo i e, już mogę trochę zdradzić, że będziemy mieli z Krzysztofem, z Krzysztofem super ofertę pod koniec, ale to będzie pod koniec, także nie kryję tak. tego, dlatego że jestem bardzo podekscytowana tym, co dla Was szykujemy, ale zanim to nastąpi, mamy dla Was dużą dawkę wiedzy. E, okay. Tutaj mamy. Projektowanie mhm. jest często abstrakcyjne w zakresie pracy i pakietach, na przykład poprawki, ilości różnych etapów. Klient gubi się w etapach. Jaki pakiet, kiedy wziął, co w nim ma. Mhm, dokładnie. Mhm. Mhm, dobra. Myślę, że możemy powolutku zaczynać. Super. Jeżeli chodzi o prowadzące czy te szkolenie, dwa, da, dwa słowa na nasz temat, żeby nikt nie miał wątpliwości, kim jesteśmy, jeżeli jesteście z nami, jeżeli ktoś jest tutaj po prostu pierwszy raz i nie zna ani mnie, ani Krzysztofa, ale temat go zainteresował. Tak, ja nazywam się tak Mara jestem architektem wnętrz, to ja jestem osobą, która stoi za biznesem architekta. To świadczenie, jeżeli chodzi o, projekt, o prowadzenie firmy, również mam, ponieważ prowadziłam swoją firmę jeszcze do tego w Norwegii, żeby było tak level trudniej. Także tam się nauczyłam wszystkiego na temat popełnianych przez nas błędów. I na dzień dzisiejszy po prostu moja, moja droga była dosyć długa, ale na dzień dzisiejszy właśnie zbieram wokół siebie takie osoby jak Krzysztof, które są mega przedsiębiorcami i przekładam ich wiedzę, jeżeli chodzi właśnie o tak, jak tutaj na przykład o ofertę, o sprzedaż, o marketing, o różnego typu rzeczy, które usprawniają nasz e, prowadzenie naszego biznesu e, na naszą branżę. Ponieważ, jakby nie było, branż, projektowanie wnętrz to również jest biznes. I moim, gr, e, moim gościem jest Krzysztof Hilar. Bardzo się cieszę, naprawdę. O, e, Ogromnie jestem szczęśliwa, że mogę Wam przedstawić Krzysztofa i że mogłam go tutaj sprowadzić, że on może się dzielić z Wami swoją wiedzą, ponieważ jest przedsiębiorcą z ogromnym doświadczeniem i to, jaką wartość może Wam dać, jest to po prostu jest ogromna, ponieważ pracuje z, pracował również, pracuje z przedsiębiorcami, z zarządzami, kadrami kierowniczymi, ale ja osobiście też wiem właśnie, jak dobrym sprzedawcą jest Krzysztof i Jaką wiedzą dysponuje i cieszę się, że może właśnie się podzielić z wami tą wiedzą. Witaj, dzięki Krzysztof. Wielkie. Super, dzięki wielkie. I trochę tak, tak jak tutaj na tym slajdzie jest, słuchajcie, no ja, ja poświęciłem, studiowałem wystąpienia biznesowe bardzo długo na temat tego, że wiedziałem, że ten, ta sztuka działania jeden do wielu jest w stanie w biznesie jakby naprawdę pomóc i to było dla mnie jakby taką, takim konikiem, którym chciałem być bardzo dobry i pomóc w biznesie właśnie jak komunikować właśnie między innymi ofertę, tą wartość, którą mamy, jak to przełożyć na to, żeby klienci wiecie czuli, widzieli, jakby słyszeli dokładnie to, co my chcemy im przedstawić. I to jest cała, wiecie, taka no też filozofia, ale technika i strategia i też umiejętność, jak to robić. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o błędach na ofercie, to pamiętajcie, że bardzo często nie tkwi, znaczy oferta jest tylko i wyłącznie jakimś tam nośnikiem pewnego rodzaju informacji, ale oczywiście to jest też fragment komunikacji między tobą jako architektem, a tym klientem, który jest. Więc moje doświadczenie mam nadzieję, że się wam przyda na temat tego, bo jakby... To, co robimy w biznesie, łączymy klienta z wartością, którą my dostarczamy. I na pewno jest na to sposób. I z Dagmarą dołożymy wszelkich starań do tego, abyście po prostu z tego skorzystali, aby wasze oferty po prostu zadowalały klientów, aby, żeby wasz biznes, tak naprawdę architekta, wzrastał. Mhm. Dokładnie. A w sumie po co nam dobra oferta? No dobra no oferta nam po to, żebyśmy mieli dobrych klientów, a przede wszystkim tak. mieli tych klientów. Tak jest, tak jest. <gry> Dlatego to jest ważne. Nie, żeby strona internetowa ładnie wyglądała, nie żeby szablon dobrze wyglądał, tylko po to właśnie, żeby mieć klientów. Okej. Okay. Lecimy z tematem. Jeżeli chodzi, dzisiejszy webinar jest w temacie właśnie błędów podczas tworzenia oferty, będziemy się raczej skupiać na tych błędach, które dotyczą tej indywidualnej oferty, którą przedstawiamy już takiemu naszemu potencjalnemu klientowi, który, że tak powiem, zagadał nas o projekt. I jednym z pierwszych błędów jest nieumiejętne przedstawienie korzyści płynących z oferty. I teraz tutaj na przykład mamy Gosie. I Gosia pisała, że y, każdy klient czyta ofertę inaczej, inne rzeczy są dla niego istotne, jedna oferta kopiowana nie trafia do, nie, y, nie trafia do każdego. I y, do, dokładnie o to chodzi, jak również o to, że y, często tworzymy ofertę chcąc wytłumaczyć ten nasz proces projektowy, y, kiedy na przykład mówimy, że ten projekt zawiera to, tamten projekt zawiera tamto, a klient... No, nie przyzna nam się, że on nie kuma, o czym my w ogóle mówimy, jeżeli używamy, właśnie ta oferta jest nasycona zbytnio słownictwem branżowym. I szczególnie, jeżeli mamy, właśnie my jesteśmy kobietą, bo większość architektów wnętrz jest, to są kobiety i na przykład stajemy naprzeciwko Pana i Yy, czy prezentujemy ofertę i mówimy, czy on rozumie. No co ten pan zrobi? Oczywiście, że pokiwa głową, tak, tak. Ja Ale oczywiście, że ja rozumiem. A czego ja nie rozumiem, to sobie dopowiem, a później moje oczekiwania są według tego, co sobie wyobrażam, prawda? Punkt. Yy, Krzysz, Krzysztof przerobił ze mną ten etap. Aha, dokładnie. A naprawdę się starałam, żeby oferta wyglądała dobra. Dobrze, przepraszam. Yy, Jakie masz przemyślenia na ten temat? Pomimo, że ja co nieco wiem na temat marketingu, co nieco wiem na temat no. tworzenia oferty i e, używania języka korzyści, e, jakie miałeś odczucia ogólnie i co zauważyłeś, że mogłoby zagrać lepiej? Wiecie, to jest pierwsza podpowiedź. Dzięki Daga za to, bo zobaczcie, pierwsza rzecz, która jest, jeżeli dzisiaj wysłamy, dostajemy ofertę, której notabene nie rozumiemy, tylko musimy się jakby troszeczkę domyślać albo projektować sobie w głowie, co za tym tak naprawdę się kryje, to jedno hasło, które warto zapamiętać albo zapisać nawet, to jest tak: umysł, który czegoś nie rozumie, błądzi. I w momencie, kiedy daga coś mi przedstawia, albo przedstawiała mi w swojej ofercie, albo w ogóle jak dostaję ofertę jakąś, to jeżeli klient, słuchajcie, zaczyna sobie to interpretować, on sobie myśli, a za tym się pewnie kryje to, albo za tym się kryje to, to pamiętajcie, że wtedy rozbi się ogromny rozdźwięk pomiędzy tym, co my chcemy tak naprawdę przedstawić, a tym, co klient sobie wyobraża. Ja mam taki tekst, który mi się bardzo wielu w biznesach sprawdza, od małego po duży, naprawdę duży biznes. Ja zawsze mówię tak, mów do mnie jak do Labradora. Ja wiem, że to jest, wiecie, taki frazes na zasadzie, ale to znaczy, czy mów do mnie tak, abym ja to naprawdę zrozumiał. Zrozumiał co tak naprawdę jest tym efektem, co jest tak naprawdę tym rezultatem. I rzeczywiście tutaj świetnie napisałaś, czym są te korzyści płynące tak naprawdę z tego co ja dostaję, za co płacę, na co poświęcam czas. Bo uwierzcie mi, nikt nie chce dostać tak naprawdę, jeżeli mówimy o biznesie architekta, to nikt tak naprawdę, Daga zgodzisz się ze mną, pewnie nie chce dostać książeczki plików PDF, albo PDF-a, którego sobie wydrukuje, położy na półce i mówi, mam to. Nie? W sensie, za to tak naprawdę nie płacimy, nie? bo to, to nie chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby dostać kilka kartek, które być może sobie wyświetla na komputerze albo sobie wydrukuję. Jest język korzyści, czyli no proszę, Daga. Ja mam właśnie, to jest bardzo słuszna uwaga, dlatego że często na przykład wśród klientów pojawia się taki argument, że jak ja mam zapłacić tyle pieniędzy za te kilka kartek? I oni dokładnie tak to odbierają, że ten projekt to są tylko te kartki, a projekt to nie są kartki, tylko to jest jak Twój dom będzie wyglądał. I tego na przykład nie rozumiem, że te kropki nie są połączone. I właśnie według nich architekt robi projekt i robi te kartki, które przecież to jest klik, klik i to jest zrobione, a dom tak naprawdę realizuje pan Henio, który przychodzi ze swoją ekipą, i on właśnie. Tymi rękoma yy, sprawia, że ten dom wygląda jak wygląda, ale on robi to według jakichś wytycznych, prawda? I Super. to dopiero widać pod koniec tego procesu. I teraz, Dagaj, ja tylko wrzucę jedną rzecz. Zobaczcie, jeżeli mm -hmm. tutaj była kwestią, którą poruszyłaś na samym początku, ceny. Jeżeli klient czuje, że on dostaje, on sobie wyobraża, że architekt właśnie jak tak zrobiłaś, klik, klik, klik i kilka kartek do nas leci, i on sobie myśli, za te kilka kartek mam zapłacić taką kwotę, coś tu nie gra. I jeżeli on mm -hmm. ma takie wyobrażenie, to ta cena dla niego zawsze będzie za duża. I chodzi o to, że on ma takie odczucie, że on powinien dostać coś więcej, albo ma jakieś wyobrażenie. Jak nie ma tej komunikacji, albo nie, nie przyłożymy do tego ręki, żeby klient coś innego odczuł, to zawsze będzie problem ceny, ale jeżeli on nie zrozumie tego, co te kartki zawierają, co tak naprawdę osiąga, mówisz o korzyściach, to słuchajcie, zawsze pojawia się wiele obiekcji, czyli pamiętajcie, że oferta, którą wysyłamy w ten sposób, nie, nie zbija obiekcji, nie buduje relacji, tylko, uwaga, generuje nowe obiekcje u klienta, z którymi być może później trzeba będzie się mierzyć. Mm -hmm. e, dajcie znać. E, czy ktoś z Was spotkał się właśnie z taką opinią klienta, że e, no ale jak za taki projekt właśnie, że, że to tylko kilka kartek i za to ja mam tyle pieniędzy. Wciśnijcie jedynkę, jeżeli ktoś usłyszał kiedyś ten tekst. Super. A my przechodzimy dalej. Dobra. E, kolejny błąd podczas tworzenia oferty. I również był widoczny właśnie w tych, w tych mailach, które wypowiedź przytoczyłam: to było właśnie konkurowanie ceną, i większość osób obawia się właśnie dać kwotę, jaką uważa, że, jest, że ta kwota jest słuszna, i często. Ona jest oparta tak naprawdę na o bardzo szczegółowe wyliczenia, że liczymy, że jeżeli y, klient chce tego i tamtego, no to to obejmuje taki zakres pracy, y, ja na to poświęcę tyle i tyle czasu, i w związku z tym ta cena, no naprawdę ona musi być taka. A mimo wszystko obawiamy się powiedzieć tą cenę, bo z góry negocjujemy ze sobą w dół, licząc, y, po prostu zakładając, że klient się nie zgodzi, bo już po prostu tyle razy słyszeliśmy, że y, cena jest za wysoka, no ale gdzie? Za tyle kartek, że po prostu już w pewnym momencie sami nie wierzymy w to, że my jesteśmy w stanie dać dobrą cenę, taką, jaką uważamy, że nasza praca jest warta i zaniżamy ją. I teraz to jest taki tekst Basia do Kiedy klient mówi drogo? Po pierwsze, kiedy go nie stać. Po drugie, kiedy nie dostrzega wartości Twojej usługi. I jak byś określił różnicę pomiędzy ceną a wartością? No, to jest, w ogóle ja podpisuję się pod tym, co Basia powiedziała. Kiedy klient mówi drogo, albo go nie stać, albo nie dostrzega wartości Twojej usługi. Mm. Mi się wydaje bardzo często, że ludzie nie dostrzegają wartości w pracy, dajmy na to architekta. Nie dostrzegają pracy. Za co ja mam zapłacić tak naprawdę? Wiecie, to jest taki prosty deal, jak patrzycie na tą ofertę. Gdy mamy na przykład, to jest, akurat nie mam pod ręką czegoś takiego, ale mam telefon powiedzmy, no to zawsze deal, pamiętajcie pamiętacie, że polega na tej, na tej, w tym, w tym, w tym, w te, w, w tym k, temacie konkurowania ceną, to jest na zasadzie Dagmara. Mam te, telefon, daj mi za niego, dajmy na, na to 5 tysięcy złotych. Daga patrzy mówi, taki obdrapany telefon, nie dam Ci za to 5 tysięcy. I pamiętajcie, że to nie jest od razu powiedziane, że Dagmarę na to nie stać, tylko ona nie czuje wartości w tym telefonie. I to jest, zobaczcie, kwestia to, co ja powiedziałem, oferuje jej telefon, czyli produkt. I ona mówi, nie dam Ci za to 5000 tysięcy. A jak ja bym powiedział tak, Daga... W tym telefonie są ważne numery telefonów, są moje wszystkie książki, które przynajmniej moje notatki. My w ogóle tu jest pełno zdjęć takich wartościowych rzeczy. I tak Mara nagle mówi: Oh my god, nie? Co ja tak naprawdę robię, dokładając do tego telefonu pewne rzeczy? Buduję wartość tego telefonu i przedstawiam jej ofertę. I tak Mara mówi nagle: Oh my god, ten telefon jest nagle warty pięciu tysięcy. Dawaj ten telefon, Hilar, pakuj w pudełko, nawet oddrapany biorę, bo czuję w tego wartość. Więc chcę powiedzieć, jak ja to czuję, że cena nigdy nie jest problemem. Cena nie jest problemem, kochani. Problemem dzisiaj wielu biznesów i wielu przedsiębiorców jest to, że oni nie potrafią przedstawić wartości i połączyć to z ceną. Ale jedna wskazówka, Dagmara. Jeżeli dzisiaj my osobiście nie, nie wierzymy, nie jesteśmy w 100% pewni, ile coś jest warte, ile my jesteśmy warci, ile nasza praca jest warta. To bardzo ciężko będzie tak naprawdę to potem zaoferować klientowi, bo zawsze będziemy dołować, tak jak mówisz, mierzyć w dół i oby tylko zdobyć jakąś pracę. Musicie znać swoją wartość i tak przedstawić to, aby klient, uwaga, jak słowo klucz, zapisać, poczuł tą wartość. A pieniądze zupełnie inaczej będą wyglądały. Kwestia jest, żeby on poczuł wartość, którą dostanie za tą kwotę i no właśnie, i że będzie zadowolony. Mhm. A w jaki, w jaki sposób dokładnie podniósłbyś wartość, bo to, o czym Ty zacząłeś mówić, to już brzmi jak nasz punkt pierwszy, język korzyści. Tak. No właśnie, bo wiecie, no dokładnie, to jest najprostszy przykład. Ten na telefonie zawsze to pokazuje, że mówię, słuchajcie, jest zwykły telefon. I pamiętajcie, że produkt to nie jest oferta. Dzisiaj ważne, żeby na rynku mieć właśnie ofertę, a nie produkt. Nie sprzedawać produktu, tylko ofertę. Czyli oferta to jest coś więcej niż produkt. Telefon jest tylko i wyłącznie produktem. Ale jeżeli dzisiaj pokazuję, co ten telefon ma i tak naprawdę co ktoś może, i teraz uwaga, co ja w ofercie zawsze daję, albo na co wam, na, na co bym nakierował wszystkich przedsiębiorców w biznesie architekta? Są trzy rzeczy. Pierwsza, jakie problemy bym rozwiązał klientowi? To są język korzyści. Słuchaj, jeżeli kupisz ten telefon, on w środku ma da da dadadam, dadadam, rozwiąże Ci to. Jeden problem, drugi problem, trzeci problem, czwarty problem. Kolejną rzeczą, którą bym powiedział, słuchajcie, szukałbym rzeczy, co bym Ci ułatwił Dagmara. Tak naprawdę mam w tym, w tym telefonie, mam na przykład, naprawdę tam jest chyba z 60 dobrych audiobooków biznesowych, szeroko pojętych i wiesz co, te audiobooki tam są wgrane. Ale wiesz co, ułatwię Ci temat, bo ja z każdego audiobooka zrobiłem notatki. Jest taka aplikacja tutaj nazywa się Evernote, i tam są wszystkie punkty wypisane i z moimi komentarzami, jakbym to wykorzystał w moim biznesie, albo jakie pomysły w ogóle mam, i to wszystko jest tu zrobione. Czyli ułatwiłbym Ci skorzystanie z tych audiobooków. I na samym końcu zawsze mówię, to jest pierwsze, rozwiązuje ludziom problemy, ułatwiam im życie i trzecie, sprawiam frajdę. I jest jeszcze wiele fajnych ułatwień, bo to są aplikacje, które Ci skrócą drogę, aby wyłapać Ci na przykład wszystkich Twoich ludzi, których obserwujesz na Instagramie i na YouTubie. Mam taką sprytną aplikację, która za pomocą jednego kliknięcia pokazuje wszystkie sponsorowane reklamy tych ludzi, abyś nie musiała się przekopywać i żebyś mogła sprawdzić naprawdę na co oni wydają pieniądze. To jest duża frajda, bo jak to sobie zobaczysz, to możesz z tego skorzystać. Ten telefon kosztuje jedyne dzisiaj w promocji 5,5 tysiąca, ale ułatwia... Rozwiązuje problemy i sprawia frajdę, czy miałabyś ochotę na taki. Więc to są mm. tak naprawdę, że ja ci pokazuję. Ja trochę ci pokazuję Dagmara, i też wam polecam takie, takie myślenie. Pokaż klientowi. Co się będzie działo w jego życiu, jeżeli on to dostanie do ręki? Co się wydarzy w jego życiu, jak on już to dostanie? To jest to trochę ten język korzyści. Musicie obsadzić tego człowieka w tym, jakby to było, gdyby on to już miał i tak, jak mu się ułatwi życie, jakie problemy przestaną mieć znaczenie, albo jaka frajda go sprawi, jakby spotkał, o coś w tym stylu. Mhm. E, dobra, dajcie znać na czacie, jak to do Was przemawia, czy wszystko jasne i. E... Czy generalnie gada to do Was to, co Krzy Krzysztof właśnie zaprezentował? Mi się wydaje, że e, ten case właśnie z telefonem jest e, mega dobry, jak również e, nawet na rynku możemy zobaczyć nie wiem na ile korzystacie, na przykład e, powiedzmy, jest wydawnictwo OSM Power i tam też książki, przeciętnie książka kosztuje, ja bym powiedziała, tak się kręci 39, 49, 59, to jest coś koło tego. A tam mimo wszystko książki często zdarzają się, które, które kosztują 99. I myślisz sobie, no jak musi wyglądać książka za 99 zł? Tak. No nie wiem, no taka wypasiona musi być, musi mieć błyszczące kartki, wiesz, twardą okładkę i nie wiadomo co jeszcze. A wręcz odwrotnie, te książki tak nie wyglądają, ale. Raz, że jest wartość, jest dobry marketing, wszystko jest nakręcone. Do tego jest jeszcze unikatowość oferty, bo zazwyczaj te drogie książki to są książki, które nigdzie indziej nie są oferowane. Czyli Super. po prostu tymi argumentami podbijana jest wartość, a Super. cena. Ta książka to jest, to ma 300, 350 stron, i tamta ma 350 zempiku, więc dlaczego ta właśnie kosztuje 99 zł, a tamta 39? Czy to chodzi o inną jakość kartek? Nie, to chodzi właśnie o tą wartość dodaną. Super. Moja mama kiedyś powtarzała, daga tak, wrzucę Ci taki tekst. Moja mamusia była, jest mądra, bo do dzisiaj mnie wspiera, mówiła takie coś. Pamiętaj, synku, nie stać Cię na kupowanie rzeczy tanich. Nie? I coś mm -hmm. w tym jest. Wiecie, coś w tym jest. I jakby pamiętajcie o to, że jakby mamy takie poczucie, że jak nawet za coś zapłacimy trochę więcej, to za tym kryje się jakaś wartość, jakość albo coś w tym stylu. Ale dokładnie o tym mówisz. Dobudowujemy wartość i za tym zawsze wzrasta cena. I to poczucie, że kupujemy coś więcej niż tylko książkę. Mm -hmm. Muszę to udostępnić. Jak Krzysztof powie, że dzień jest w nocy, to bym mu uwierzyła. Karolina, no, no, dzięki wielkie. Biorę to jako komplement. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Ja też. Mówiłam, że dobry sprzedawca. Dobra, lecimy dalej. Ale y, obserwujcie i uczcie się. Właśnie po to tutaj Krzysztof jest. Czerpcie pełnymi garściami. Dobra. Trzeci punkt. Brak odpowiedniego przygotowania procesu sprzedaży. I teraz te słowo proces powinno być podkreślone. Nie jest, ale powinno. Dlatego że oferta to nie jest sprzedaż. I często Hmm, trochę mylnie to odbieramy, dlatego że na przykład stworzymy ofertę, wyślemy ją na maila i czekamy, co się zadzieje. I teraz, jeżeli robimy w ten sposób, to trochę to traktujemy, jak gdyby oferta to właśnie była sprzedaż, ale to bardziej przypomina to, jakbyśmy położyli powiedzmy nasz produkt na stół, idziemy sobie do swojego pokoju. I czekamy teraz, czy klient to weźmie, czy nie weźmie. I tak go zostawiamy samego, że proszę, masz i kupuj, jeżeli chcesz. A sprzedaż nie do końca też tak wygląda. Klient powinien być poprowadzony właśnie w tym procesie sprzedaży. I jeżeli mówimy na przykład o naszej stronie internetowej, to już możemy rozpocząć tą sprzedaż, pokazać siebie, odpowiadać na problemy klienta, który załóżmy, że szuka projektu, czy zastanawia się, czy remontować dom. No to my już możemy wyjść przed szereg, w blogu na przykład poruszać różne tematy. Ta osoba nas poznaje, przychodzi do nas, zaczyna traktować nas jako eksperta, więc już budujemy sobie jakąś relację z nim i dopiero później. Później, powiedzmy, następuje kontakt, możemy bardziej wybadać jeszcze jego potrzeby, i później stworzyć ofertę, o której nawet ostatnio rozmawialiśmy z Krzysztofem, która jest dopasowana pod tą osobę. I ogólnie tak poprowadzić cały ten proces sprzedaży, aby ta osoba, dostając ofertę, ona już wie, że ona ją weźmie, tylko się zastanawia, jaka to jest cena i czy w tym miesiącu. Super. <grymne> Dokładnie tak, Degmara. no pięknie to że się zostawiła. Ja jakby ciężko tutaj coś dodać, no mogę to tylko i wyłącznie lekko sparafrazować. Pamiętajcie, że oferta często ja tak mówię swoim klientom, i jak też ja wysyłam swoje oferty, ta oferta wymaga komentarza. No, zawsze mówię, wy pan co, jak, bo zobaczcie, jak wy coś czytacie albo coś widzicie, jakbyśmy na przykład z Dagmarą nic nie mówili, a Dagmara by siedziała nieruchomo, ja też, i by wyświetlała tylko slajdy. No to każdy z was co widzi, ma piękny slajd, piękną grafikę, ma kilka zdań. I wy to czytacie i mówicie sobie OK i w momencie jak wy to przeczytacie, coś czujecie ale jeżeli zobaczcie jeżeli Dagmara o tym opowiada ja tutaj się na chwilę włączę, włączymy energię przedstawimy komentarz, powiedzmy co, co się za tym kryje, to nagle ten slajd, ten fragment, być może tutaj tego co wam przedstawiamy, nabiera zupełnie innej mocy, zupełnie inaczej się czujesz to słysząc i nagle ten, ten sam slajd bez komentarza robi, znaczy nie robi roboty, ten sam slajd z komentarzem, z tym co rozmawiamy tłumaczymy co się za tym kryje dostaje ogromnej mocy co tak naprawdę dostaje? Wartość tego wzrasta. No bo ktoś mówi: Aha, to o to panu chodzi. I za każdym razem chcecie mieć coś takiego, żeby jak wysyłacie ofertę, albo rozmawiacie z klientem, albo tłumaczycie jakiś punkt, to klient mówi: Aha, teraz to ja już rozumiem. I jeżeli on naprawdę rozumie i ty to czujesz, to możecie przejść dalej. Uwaga w procesie sprzedaży. Oferta, jak często ludzie wysyłają na maila, tak Mara mówiliśmy o tym tydzień temu. To by było tak, jeżeli tylko to robimy, to tak jakbyście wyszli przed, dajmy na to, przed supermarket, postawili sobie stojaczek, położyli swoją ofertę w dużym, dużej czcionce, stali grzecznie i czekali. Ktoś podejdzie, przeczyta i odejdzie. Bardzo trudno jest tak zrobić biznes. Bez komentarza, bez, bez tego. Zobaczcie inny przykład. Jeżeli chodzicie po jakichś, powiedzmy, turystycznych miasteczkach i stoi gość przed restauracją z menu, I jak on by był niemy i tylko ci pokazywał, to menu mówi, patrz no to raczej nie wejdziecie. Ale on zawsze mówi, a najlepsze jedzenie, mamy najlepszego kucharza z Włoch, no, tutaj rybę dzisiaj złowili, tu mamy w menu, tutaj dajemy rabat, a tutaj dołożymy jeszcze sok, a stoliczek kurde na tarasie. I nagle okazuje się, że to jest oferta. To jest oferta, jak miło spędzimy czas w tej restauracji. Ale komentarz jest ważny. Moim zdaniem w biznesie architekta najważniejszy jest architekt. Plus oferta. Tak bym to <laughs> e Dajcie też znać, Ile osób z was, które są z nami, ma lekki problem ze sprzedażą? To słowo jest takie trochę niewygodne, nie zawsze mamy ochotę na sprzedaż i trochę to też traktujemy często jak taki sprzedawca, odkurzaczy, który chodzi od domu do domu i próbuje nam coś wcisnąć. I teraz dajcie znać, ile z Was i ile osób? Ma też takie troszeczkę przeczucie, że no, wolałabym jednak, żeby y, ta praca mówiła sama za siebie, żeby ludzie no, raczej mnie polecali, żebym nie musiała mimo wszystko zabiegać o tych takich e, e, zimnych klientów, e, o, osoby, które mnie nie znają i mimo wszystko właśnie e, trzeba przeprowadzić ten proces. Ile, ile osób z Was właśnie ma problem ze sprzedażą i czuje tak wewnętrznie, że ma problem z tym? Czekamy Super. na komentarze. Tak jest. Czy ty się, jak często ty się spotykasz Krzysztof z tym, że y, ludzie mają świetny produkt i bądź mają y, fantastyczne usługi, a mimo wszystko widzisz, że y, sami składą sobie kłody pod nogi, dlatego że po prostu boją się sprzedaży o, o, o. oczywiście, to, to, to Dagmara, w, w, w większości przypadków jest dokładnie ten case, który poruszasz ja uważam, że trafiasz w samo sedno, bo ludzie nie lubią sprzedawać nie lubią sprzedawać, bo czemu, czemu nie lubią ludzie sprzedawać, bo boją się, że ktoś im powie nie i wiesz, nie chcemy być odrzuceni, nie chcemy, nie chcemy potraktować, że ktoś mi powie: Nie, proszę mi tu nie sprzedawać. Nie chcemy się źle czuć w stosunku do klienta, więc unikamy słowa sprzedaż albo tej sprzedaży. Pamiętajcie, że sprzedaż to jest tylko nic, jak wymiany naszej wartości, którą mamy do zaoferowania na coś, co klient może nam dać. To jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju wymiana. W sprzedaży nikt tutaj na tej grupie u Dagmary i w ogóle całego Towarzystwa Architektów nie powinniście się bać, bo tak naprawdę. Co wy tak naprawdę robicie? Sprawiacie, że ludzie żyją w pięknych pomieszczeniach, w pięknych obiektach, domach, mieszkaniach. Tam jest po prostu cudownie. Ja uważam, że ludzie tego potrzebują. Ale jak możemy sprawić, żeby wasza praca była realnym odzwierciedleniem na rynku albo u ludzi w domach? Musicie im to sprzedać. Musicie im to sprzedać. I tak naprawdę, moim zdaniem, jeżeli ktoś z Was boi się sprzedawać, to pamiętajcie, że podcinacie skrzydła własnemu biznesowi i nie dostarczacie wartości, którą możecie dać klientom tylko dlatego, że boicie się słowa sprzedaż. Z tą sprzedażą musicie się zmienić. Ja zawsze też mówię, nie musi to być nachalne, nie musi być to manipulacyjne, nie musi być to jakieś puszowanie albo wciskanie ludziom rzeczy. Jeżeli mówicie o wartości, jeżeli mówicie językiem korzyści, jeżeli pokazujecie, jak ten człowiek będzie żył w tym pomieszczeniu, w tym. Jaki będzie tego rezultat, nie ma mowy o sprzedaży, tak naprawdę to jest to słowo, które ta sprzedaż się dzieje z boku, ale musicie wiedzieć, że za waszą pracę musicie wziąć pieniądze, aby dostarczyć najlepszą możliwą wartość. Jaką możecie. I z tym słowem, moim zdaniem, trzeba się pogodzić, i musicie być w tej branży i w każdej innej, każdemu przedsiębiorcy to mówię: musicie być genialni w sprzedaży, musicie być genialni w sprzedaży, bo jak nie będziecie dobrzy w sprzedaży, to nie będziecie mieli klientów aż tak tylu, albo wasz biznes nie urośnie. Musicie, to, musicie studiować sprzedaż, musicie trenować sprzedaż, musicie wiedzieć, że to jest wasz, wasza umiejętność do tego, aby robić dla ludzi fenomenalne rzeczy. Mm -hmm. I też właśnie proszę, nie traktujcie siebie jak ten sprzedawca odkurzaczy, dlatego że pomiędzy osobą, która jest po prostu randomowym sprzedawcą w nie swojej firmie, a Wami, osobami, które tworzą te rzeczy, naprawdę swoją twarzą i nazwiskiem świadczycie, poświadczacie to, co robicie, więc to jest tylko powód do dumy. A nie coś, co jest powodem do wstydu. Wydaje mi się, że to też wynika właśnie ta obawa przed sprzedażą z tego, że być może, na przykład, będąc troszeczkę słabszy, słabszą osobą ze sprzedaży, bo sprzedaży jak wszystkiego trzeba się nauczyć, ale będąc słabszą osobą, jeżeli chodzi o sprzedaż, powiedzmy, spotkaliśmy się kilkukrotnie z po prostu odpowiedzią nie. I mhm. wychodzi. I to spowodowało, że zaczynamy się obawiać tego i yy, albo się szkolimy i jesteśmy w tym coraz lepsi, albo po prostu się troszeczkę coraz bardziej wycofujemy, aż dochodzi właśnie do tego, że niekoniecznie chętnie prezentujemy z dumą klientowi, że proszę, tak, to jest to, co ja mam do zaoferowania, i w ogóle jestem taka dumna z tego, co ja tutaj przynoszę na stół, tylko wolimy właśnie wysłać tego maila i nawet jeżeli. Yy, Spotkamy się z odpowiedzią nie, to będzie po prostu formą mailową. Dziękuję, pozdrawiam, albo nawet nikt nie odpisze, i być może właśnie dlatego tak robimy. Właśnie, tak Mara, jeszcze tylko jeden taki wyrzutkę zrobię. Słuchajcie, dla Was każde nie jest powinno być bardzo cennym darem. Jak dostajecie od klienta nie, powinniście się troszeczkę cieszyć. Ja wiem, że to może brzmi dziwnie, ale za każdym razem robiłem następującą rzecz. Jeżeli klient mówi, Panie Krzysztofie, nie, dzięki wielkie. Ja mówię, jakby szanuję pana odpowiedź, wie pan co? Ja rozumiem, że po prostu nie będziemy współpracować, ale czy mogę prosić pana o jedną przysługę? On mówi, o co chodzi. Ja mówię, niech mi Pan powie, co tak naprawdę zaważyło na tym, że jest nie. Ja to już wziąłem, nie mówię, że będę tutaj jakby wracał, albo kombinował, albo zmieniał tą ofertę. Szanuję Pana decyzję, niech Pan mi da lekcję na przyszłość. Dlaczego jakby nie wzięliśmy, o co tak naprawdę chodzi? I klient często mówił, cena, albo to, albo termin, albo wie Pan, jest Pan taki łysy i mi się to nie podoba. nie ja mówię, jest okej, okay. ale chodzi o to, że jeżeli klient mówił mi dlaczego, albo co miał w głowie, albo czego nie zrozumiał, albo jaki miał obraz, Brałem tą lekcję, tam gdzie mogłem ją wziąć, no to tak naprawdę brałem tą lekcję. I pamiętajcie, każde nie to nie znaczy, że tak naprawdę nam się biznes kurczy albo nam się nie udało. Nie, każde nie może być wskazówką, jeżeli po nią sięgniecie. Więc moim zdaniem to jest niekończący się proces i warto dzisiaj. Jakby korzystać z tego, że klient ci mówi, nie dzięki wielkie, ale musisz mieć odwagę, żeby zapytać, rozumiem wielkie dzięki, dlaczego tak było, albo o co się wydarzyło, i się wtedy uczysz, bierzesz to, przyjmujesz, możesz coś zmienić, może dać ci klient najlepszą wskazówkę, jaką możesz zastosować w najlepszej ofercie. Mhm. E, tak, sporo osób właśnie ma problem ze sprzedażą. E, staram się udostępniać komentarze, i to tylko jest właśnie potwierdzenie tego, że e, obawiamy się tego, ale tak jak mówię, nie ma co się, e, nie ma co się obawiać, e, tylko jak wszystkiego trzeba się nauczyć. Dobra. Dobra. E, czwarty punkt: brak buforu negocjacyjnego. Teraz odrobinę prywaty. <śledzimy> <śledzimy> e, Czasami zdarzało mi się czytać e, takie wypowiedzi, że powiedzmy klient chciał hardkorowo negocjować w dół. I teraz e, być może osoby, które nie spotkały się nigdy z, ne z negocjacjami bądź z takim typowym e, właśnie negocjatorem, mogły się poczuć urażone, że dajmy na to, ja już dałam jakąś tam niższą cenę, cenę, która według mnie jest ostateczna, a ten gość, no mimo wszystko tutaj ze mną chce negocjować. I teraz, jeżeli mogę opowiedzieć naszą historię. Dawaj, Dajmara, proszę. Ja również Krzysztofowi przedstawiałam ofertę i jako, że się znamy, jak również zastosowałam rabat, ale... Była jedna rzecz. Ogólnie dużo rzeczy, które wiem na temat negocjacji, sprzedaży, zastosowałam. Także mogliśmy się sprawdzić taki mały sparing jeden na jeden. Ale była jedna rzecz, której nie wzięłam pod uwagę, o której totalnie zapomniałam. To jest to, że są ludzie, którzy po prostu lubią urwać. I to nie chodzi totalnie o wysokość tej kwoty, jaką podaliście na tej ofercie. To zupełnie nie o to chodzi. To będzie bardziej osoba, która po prostu dla sportu to robi, po to, żeby sobie. No po prostu, czy, czy idzie do sklepu, czy negocjuje taką ofertę, czy taką, czy warunki współpracy z jakąś inną firmą, po prostu y, zawsze stara się, mimo wszystko, wynegocjować i, tak jak mówię, robi to odrobinę dla sportu. I ja właśnie w tej sytuacji y, nie uwzględniłam tego, a można było, ponieważ najlepszą, y, najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to jest po prostu zostawić sobie taki bufor negocjacyjny. Wyjść z założenia, że będą takie osoby, które po prostu lubią negocjować i dla ich lepszego samopoczucia po prostu możecie dać, dać jakąś tą właśnie satysfakcję, że jednak ta osoba coś znegocjowała, dała takie argumenty, że ja mimo wszystko powiedziałam, ok, niech będzie, jeszcze tyle niżej. A. Ja, <grym> ja pamiętam naszą rozmowę. Jak ta sytuacja wygląda z Twojego punktu widzenia? Żeby wytłumaczyć troszeczkę, co siedzi w głowie klienta osobom, które nas słuchają, żeby tak nie poczuły się urażone tym, kiedy klient mówi właśnie, że nie, nie, ja chcę jeszcze niżej. Z czego to może wynikać? Bo czasami to wynika z tego, że po prostu kogoś nie stać na to, ale czasami Oczywiście. bardziej chodzi o te negocjacje. Oczywiście, tak. słuchajcie, ludzie mają takie poczucie, że mogą zapłacić za coś mniej. I oni po prostu chcą zobaczyć, czy mogą zapłacić za to mniej. Pamiętajcie, pytanie na zasadzie: hej, czy możemy pani mi tutaj dać jeszcze jakiś rabat? To nie znaczy, że klient jest biedny, albo jest niedobry, albo jest jakimś nadętym bufonem. Nie, on po prostu sprawdza, czy jest taka opcja. I możecie jasno powiedzieć: ja pamiętam, jak z Dagmarą negocjujemy, ja mówimy, no to trzeba coś urwać. I nie w ogóle nie chciała nic urwać. I ja po prostu, ona nie, to jest najlepsza cena, już ja ci dałem rabat, ja mówię, jaki rabat, nie? Ja jeszcze nie ona już ja tu, się znamy, to dałem ci rabat i tak dalej. "no dobra. Nie, patrzę na tą ofertę i rzeczywiście jestem gościem, który mówi: "No, coś muszę urwać, no przecież, no jak ja to po prostu nic, nie?" I pamiętam, że jeszcze to była taka dyskusja. Ja miałem z tego dużą frajdę, bo Dagmara też była takim, taką osobą, która mówi: "Nie krzychu, to jest naprawdę dobre." I ja poczułem oczywiście w tym wartość, ale najważniejsze, pamiętajcie, że jeżeli ktoś negocjuje, to niektórzy po prostu negocjują, bo to jest element procesu sprzedaży. I wy nie musicie albo dawać tego rabatu. Ale jeżeli nie dajecie rabat, to musicie wytłumaczyć, dlaczego go nie dajecie. Ale jeżeli dacie ten rabat, to musicie wiedzieć, dlaczego go dajecie ten rabat. Klient, jeżeli mówi tak. Słuchajcie, 20% więcej daj mi w dół, 20% mi dasz w dół, to ja wtedy będę na tą ofertę zupełnie inaczej patrzył. Jeżeli powiecie OK, to pamiętaj, że klient Ci na tym nie zatrzyma. Boże, jak łatwo było dostać 20%, to wie Pani co, jeszcze Pani mi zejdzie z tego 5, z tego 8, z tego 4 i nagle okaże się, że on robi projekt, a Ty mu dokładasz do całego biznesu. Nie, no To, to tak nie może być. Musicie wiedzieć, że negocjacje mają swoje reguły gry, tak jak w szachach. Więc jeżeli klient prosi o coś, to pamiętajcie, że zawsze jest taka zasada w negocjacjach. Jeżeli dajecie mu rabat, to musicie powiedzieć na jakich warunkach i dlaczego mu dajecie ten rabat. A jeżeli mu nie dajecie tego rabatu, to powiedzcie mu, dlaczego nie dajecie mu rabatu i dlaczego on nie chce tego rabatu, albo nie powinien go brać w ogóle pod uwagę. Dlaczego po prostu, bo mu zdejmiecie zupełnie gdzie indziej koszty i dzięki temu, że on zapłaci te kilka złotych więcej tak naprawdę, gdzie uzyska czegoś. Czyli nawet jak Dagmara, jak e, analizowałem Dagmary projekt i w ogóle jak myślę o architektach, to pamiętajcie, że dzisiaj Dagmara mówiąc o pewnego rodzaju zestawieniach w sklepach, tutaj, i ona mi zdjęła z głowy, jako ja bym podliczył czas, jak ja bym podliczył paliwo, jak ja bym podliczył rozmowy z żoną do nocy na temat tego, co tam, gdzie tam i jak tam. Wiecie, jakie to są koszty psychiczno-fizyczne, e, mentalne? Jak, jak dobry architekt potrafi troszeczkę negocjować i pokazywać znowu wartość oferty, co rozwiązuje jakie problemy, co ułatwia, jakie radość daje, to za tym pamiętajcie, się kryją ogromne korzyści, nie tylko finansowe. Więc niektórzy klienci lubią negocjować i większość klientów, moim zdaniem, dzisiaj negocjuje. Wiecie dlaczego? Bo ma dostęp do informacji w internecie. Oni was bardzo szybko porównują, więc oni chcą sprawdzić gdzie po prostu słyszeli, że jakiś pan tam w Kartuzach, jak się skręca w lewo za drzewem, jest jakaś wioska i tam jest jakiś architekt i on bierze tam powiedzmy bardzo małe pieniądze za to, no to oni nawet porównają tego architekta z tym na Warszawie. Ty nie musisz o tym wiedzieć, ale oni mają wiesz, rozeznanie w rynku, więc oni chętnie ponegocjują. I kwestia jest zawsze, jak ktoś mi mówi mi Panie Krzysztofie, jest Pan drogi. I ja mówię bardzo dziękuję, biorę to jako komplement, a teraz jeżeli Pan, jeżeli pan mówi, że jestem drogi, to znaczy, że Pan mnie porównał. Porównał, niech pan mi powie, z kim pan mnie porównał, albo skąd ten, ten wniosek. Ja chętnie o to porozmawiam. Rozumiem, że pan ma doświadczenie z takimi ludźmi, jak ja. Ktoś robił robotę, zrobił bardzo dobrą robotę, trochę taniej. Niech pan powie, jak to wyglądało. Ja chętnie zobaczę, bo być może moje zakres usług niepotrzebny jest w takim zakresie, może o coś innego chodzi, nie? I klient często patrzy i mówi: O kurna, nie trafił na inteligentnego, albo ja mówię: wie pan, niech pan tego nie odbiera. Ja zawsze lubię dawać wartość, którą klienci czują, że warto za to zapłacić. Pogadajmy po prostu o tym. Nie? Mm -hmm. Wie pan: Ja tu że dowiozę temat i sprawię, że będzie pan najszczęśliwszym gościem na świecie. On mówi: Ja mówię, to jest mój cel. Wie pan, to też kosztuje. Nie? To ten, ten efekt, który panu dam. Ale i zawsze wchodzę w rozmowę, ale klienci chcą negocjować. Potraktujcie to jako ekstra krok. Najgorsze jest, jak klient nie negocjuje. Powie: Wie pan, co to ja to przemyślę i zamyka drzwi. Jak klient zaczyna negocjować, macie o znowu ogromny dar od klienta, możecie z nim porozmawiać, zrozumieć, o co mu tak naprawdę chodzi, na czym mu zależy, to jest znowu opcja do tego, aby zacząć z nim rozmawiać. Negocjacje, pamiętajcie, większość sprzedaży kończy. Yy, większość sprzedaży kończy się sukcesem, które poprzedzają fajne negocjacje. Mm -hmm. I to też jest taka złota zasada, jeśli chodzi o negocjacje, że jeżeli dajemy cenę, a spotykamy się z kimś, kto wie, co to są negocjacje, i jeżeli dajemy cenę, a ktoś mówi OK. To jest, ojej, dałam za mało. Jeżeli dajemy na przykład, właśnie cenę, gdzie ktoś mówi nie, kategorycznie nie, to znaczy, oho, to troszkę poleciałam za wysoko. A jeżeli ktoś chce negocjować, to jest bingo. To jest ta cena, którą yy, chcę kupić, ale próbuję troszeczkę zejść. No właśnie, Dagmara, to tylko taki wrzut. Ja pamiętam, gdy no, negocjowałem dosyć duży kontrakt, jeden z tych takich większych dla mnie, i pamiętam, że klient zadzwonił: potrzebuje to, 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 to. Hilar, czy jesteś w stanie mi to zrobić? Ja on wie, jestem w stanie. I tak mi, mówię, dobra, ile mu dać? Ile, jak to wycenić? Jak to wycenić? Mówię, 30, nie? 30, nie? Ja mówię, nie, to jest, to jest za darmo w ogóle. Nie, nie, mówię. I dałem mu, pamiętam, cenę 55. I wiecie, co zrobili ci goście? Powiedzieli, ok, biorę to. Ja sobie pomyślałem, o nie, on powiedział tak, dam Ci 55, ale jeżeli dołożysz mi jeszcze tam dwie rzeczy. Ja mówię, okej, okay, nie ma problemu, robię to. I pamiętam, że potem rozmawiałem z moim nauczycielem i z moim mentorem, mówię, taki kontrakt, taki klient, taki zakres pracy i wziąłem za to 55. On mówi, powinieneś wziąć za to co najmniej 80. Ja mówię, kurde, nie? I pamiętam, wiecie co zrobiłem? Zadzwoniłem do tego klienta, wiesz co? Ja mówię, robię to dla Was. Jestem bardzo zadowolony, Wy też jesteście zadowoleni, ale powinienem wziąć na, za to 80. Wiecie, co mi klient powiedział? Jakbyś powiedział 80, dalibyśmy Ci 80. Wiecie, czasami my w głowie, tak jak zaczęłaś pięknie to spotkanie, my w głowie myślimy, że to jest za dużo albo czujemy się z tym nie okej. Okay. W momencie, kiedy my sami sobie nie pozwolimy, nie poczujemy, że jesteśmy warci większych kwot, to nigdy o nie nie poprosimy. Mhm. Więc pamiętajcie, że to trochę tak to właśnie wygląda, żebyście byli pewni tego i uczcie się od klientów, uczcie się od, od nich, dlaczego was wzięli, dlaczego was wybrali, albo dlaczego was nie wybrali. Mhm. Dajcie znać, jak często trafiacie na negocjatora. Czy zdarzało wam się negocjować, czy z kolei może kategorycznie nie? I ja nie negocjuję, moja, moja cena jest ostateczna. Właśnie jak klienta skłonić do negocjacji? Czy to jest kwestia Krzysztof skłonienia kogoś, czy to jest bardziej po prostu jak świadoma jest osoba, że jeżeli ktoś jest troszeczkę obyty właśnie ze zdobywaniem kontraktów, to ma raczej doświadczenie z tym, że cena nigdy nie jest ceną, tylko to jest nasz punkt wyjścia. Tak, to dokładnie, bo teraz słuchajcie, niektórzy klienci nie czują się, wiecie, nawet w mocy ktoś im mówi 100 za metr, dajmy na to w biznesie architekta i nawet klient mówi, oh my god, on nawet nie czuje, że może zapytać. Są też tacy klienci, tak? Pamiętacie, waszą rolą też jest coś takiego, że powinniście powiedzieć następującą rzecz. Okej, okay, wie pan co? Mówię, jak się pan czuje w ogóle z tą ceną? Co pan w ogóle, co pan czuje, co pan czuje, bo co pan, jak, co pan na ten temat sądzi? Niech pan opowie, jak to w ogóle jest, co pan na ten temat wie. Zobaczcie, gdzie on jest. Nawet jeżeli... Dacie mu możliwość, że on się poczuje przy Was jak bezpiecznie, pewnie, że to nie jest zamknięta droga, że wy chcecie z nim porozmawiać, że Wam zależy nie tylko na pieniądzach, że Wam zależy na tym, aby mu pomóc. To czasami tak bym naprawdę otworzył te negocjacje, nawet osobiście bym otworzył. Nie czekał na zasadzie stu za metr i kto pierwszy się odezwie, ten przegrał. To nie o to chodzi. Tak naprawdę wie Pan, jak Pan się z tym czuje? Czy to jest OK dla Pana? Jak Pan to widzi? Czy w ogóle myśleliście o takim budżecie? Na ile to, to dzisiaj jest jakby dla Was OK? Architekt. Powinien być troszeczkę takim, wiecie, no ja nie ukrywam, ale też psychologiem, partnerem do rozmowy, pewnego rodzaju takim, taką osobą godną zaufania i rozmowy. No bo jeżeli dzisiaj klient się będzie bał Was o coś zapytać, to wyobraźcie sobie, jak ta współpraca będzie wyglądała. Przecież Wam zależy na efekcie końcowym, na szczęściu klienta. Więc musicie o to szczęście klienta dbać na każdym procesie sprzedaży, przy budowaniu tej relacji. Więc ja uważam, że nawet Dagmara warto otworzyć tego klienta, pogadać z nim, zapytać jak on się z tym ma, co pan słyszał, co pan czuje, czy pan coś widział i tak dalej, i tak dalej. To są moje, moje wskazówki i zawsze na tym gdzieś dobrze wychodzę. Hmm, jak widzimy, znowu proces, nie jest łatwo, nie ma tylko pachce, no ostatecznie, jednak we wszystkim jest jakiś proces. Tak, piąte. Tworzenie oferty, której nie jesteś w stanie zrealizować. I teraz e, pisząc ten punkt, ja tak e, miałam z tyłu głowy właśnie te takie menu restauracji, gdzie e, w jednych oferta jest na 100 stron i po prostu taka księga nic do zrealizowania, bądź produkty nieświeże, a w innych restauracjach, gdzie jest taka praktycznie jedna fiszka, ale wszystko wyśmienite. I e, mam takie poczucie trochę, być może się mylę, dajcie znać. Że częściej osoby początkujące tak troszeczkę się zapędzają w tym wszystkim, bo chcą zacząć, jakby nie było, ale jeszcze nie dużo projektów przerobiły, jeszcze nie, nie do końca rozumieją, w jakim zakresie może się dobrze czują, no i też nie chcą odstawać od reszty. No chcą przecież pozyskać tego klienta, nie chcą odstawać od reszty, więc czasami nawet może obiecują dużo więcej, po prostu trochę zaczerpnięte z tej oferty, tu gdzieś coś zobaczyły, no muszę przecież to wszystko oferować, żeby ten klient do nas przyszedł. I teraz. Teraz, czy więcej to jest lepiej, czy mniej to jest lepiej? No właśnie. Ja hmm. sobie tak tak jak jest na slajdzie, tak naprawdę. Ja uważam, że ja zawsze mówię tak, słuchajcie, muszę się dowiedzieć, czy ja jestem gościem, który dowiedzie rezultat, o który Wam chodzi. Ale ja nie, nie ryzykuję, bo pamiętajcie, że jeżeli zaryzykujesz, że zaoferujesz więcej, czego nie dowiedziesz. Teraz, że ty nie będziesz mieć Friday z tego, ani klient nie będzie miał Friday, bo klient, pamiętajcie, oczekuje najlepszej jakości, w najlepszej cenie, w najlepszym czasie. On będzie, pamiętajcie, że jak zaoferujecie mu coś, co być może nie jest w Twoich rękach albo w zakresie Twojej pracy, pamiętaj, że obojętnie, co mu powiesz, klient oczekuje, że to nie będzie dobre, to będzie wyśmienite, to będzie wspaniałe. Jeżeli jakby Waszą ofertą, Waszą komunikacją budujecie im oczekiwania, to prawda jest taka, że musicie je dowieść. Więc ja osobiście staram się być też uczciwy w stosunku do siebie i uczciwy w stosunku do biznesu i klientów. Co to znaczy, jeżeli ja mówię, że coś zrobię? I że naprawdę to zrobię, w sensie podejmuję rękawice. Tak jak Dagmara mówi: Krzychu, czy przyjdziesz do mnie, pomożesz mi porozmawiać z moimi ludźmi i tak dalej. To jak ja tu jestem, to ja mówię: Dowiodę to Dagmara, bo jakby Dagmara mnie zapytała: Hej, co sądzisz na temat projektów wykonawczych? I zaczęłaby mi mówić: Dagmara, proszę cię, nie jestem Twoim człowiekiem. Nawet bym powiedział: Boże, jak ja chcę z nią to zrobić, to bym pewnie gadał masę bzdur. I Dagmara powiedziała: Boże, to nie, nie da rady. Więc biorę odpowiedzialność za to, co jestem w stanie dowieść, i wtedy będę tego bronił, i wiem, że nie zawiodę. Ja osobiście uważam, słuchajcie, trzeba być ekspertem w kilku dziedzinach. Nie musicie być ekspertami we wszystkich. Ale jeżeli jesteś już ekspertem w czymś, to bądź, na, bądź najlepszym ekspertem. Bądź cały czas mistrzem, rozwijaj się w tym, bądź naprawdę najlepszym. A jak już będziesz mistrzem, albo będziesz mistrzynią w jakiejś dziedzinie, to sięgnij po kolejną. Ale jakby nie sięgajcie po kolejne rzeczy, kiedy nie czujesz, że naprawdę ten temat dowodzić na najwyższej jakości i najwyższej skuteczności. O! Mhm. Mm też wybranie sobie niszy pomaga w tym wszystkim, ponieważ można wybrać Czerwony Ocean, gdzie trzeba się właśnie bić i konkurencja jest duża, można się zastanowić, w czym ja jestem dobra i uderzać raczej do tych swoich mocnych stron, a jeżeli mamy właśnie jakąś niszę wybraną, to jest dużo, dużo łatwiej. A Krzysztof jeżeli e, chodzi właśnie o osoby początkujące, no bo tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że osoby właśnie początkujące mają największy problem z tym, no bo gdzieś trzeba zacząć. Nie ukrywajmy, e, moje portfolio nie świadczy do końca o mnie, bo dopiero je zaczynam budować. I teraz, co byś doradził e, osobom, które właśnie zaczynają? Jak zacząć, żeby mimo wszystko konkurować na tym rynku, konkurować z tymi osobami, które są tam latami, a mimo wszystko, no bo. No, no, tego pierwszego klienta, czy tam drugiego, czy trzeciego, jedna trzeba pozyskać. stajmy ze sobą wprawdzie, nie mamy takich umiejętności jak te inne, drugie, trzecie, czwarte biuro, więc jak zacząć? No, super pomysł. Pierwsze, ja zawsze polecam klientom, żeby moim przedsiębiorcom, albo właśnie ekspertom, którzy zaczynają coś robić, ja mówię, słuchaj, udowodnij swoją wartość. Ja mówię, jeżeli musisz udowodnić wartość, to tak naprawdę pewnego rodzaju to jest zadanie do wykonania. Jeżeli weźmiecie na klatę coś, gdzie wiecie, że na początku od razu jest to porażka, bo nie jesteś w stanie udowodnić swojej wartości, jeżeli jakby ktoś mi dzisiaj powiedział Krzysztof, udowodnij swoją wartość, nie wiem, w szyciu ubrań, no to nie udowodnię, bo się na tym nie znam, tak? Ale jakby że bardzo by mi zależało na tym, że chciałbym w tym szyciu zacząć coś robić, to być może powinienem najpierw szyć guziki, nie? I ja mam wie dobra, jak już przyszyć guzik potrafię, to udowodnię, że moja wartość przy szywaniu guzików jest chyba najlepsza, nikt nie szyje tak guzików jak ja. I to jest mała rzecz, ale czuję, że mogłem dowieść temat i udowodnię swoją wartość, że się na tym znam. Pamiętajcie, że jak zaczynacie coś takiego, to Wy musicie zbudować sobie tak pewnego rodzaju poczucie, że klienci mówią, To już potrafisz. Pytanie, czy coś więcej potrafisz? W procesie dzisiaj rozwoju, jak ja zaczynałem, ja robiłem pierwsze wystąpienia robiłem na trzy osoby. Ja pamiętam, jak zarobiłem pierwsze 50 zł, słuchajcie. To jest niesamowite, bo jak zaczynałem wystąpienia i zaczynałem uczyć ludzi, jak robić wystąpienia w biznesie. Przyszedłem pod krawatem, spinki, kuźwa. Hilar wygląda jakby szedł do ślubu. Przyszedł jeden gość w bluzie z kapturem, jakaś dziewczyna na czarno ubrana. Jakiś jeden młody chłopak, który przez przypadek ktoś go zaciągnął, bo on nawet nie wiedział, że tu będzie. Ale ja tam dałem z siebie takiego maksa, i zapamiętam, że z tego całego dniowego szkolenia cały dzień zarobiłem 50 zł, jak ja się cieszyłem. Ale udowodniłem swoją wartość. Udowodniłem przed tymi osobami, że naprawdę jestem warty, uwaga, 50 zł. To nie sprawiło, że moje życie biznesowe się zmieniło albo finansowe, ale ja wiedziałem jedno. Moja wartość działa. Teraz muszę to zrobić na większą skalę. Muszę dostać się do kolejnych osób, muszę pokazać, że mam tą wartość. Więc jak zaczynałem, pamiętajcie. To nie chodziło o to, że ja ramowałem do najwyższych stawek. Moi klienci, znaczy moi konkurenci brali za jeden dzień szkolenia 4-5 tysięcy złotych. Mówię, Boże, jak ja bym chciał. Tylko wiecie, jak udowadniasz swoją wartość i ludzie wiedzą, że jesteś wart pieniędzy, to skończyło się tak, że na sali w pewnym momencie miałem 200 osób i każda zapłaciła po 5000 zł. Nagle okazało się, że każda z nich czuła wartość i chciała na to przyjść, ale to jest proces, do którego tak naprawdę się dochodzi. Więc dopiero zaczynasz robotę. Udowodnij swoją wartość. Zrób ofertę i powiedz, że zrobisz to najlepiej, ale weź że klient będzie przezadowolony. Ja to nazywam trochę w ofertach, że musimy dać klientom overvalue. Co to znaczy? On oczekuje czegoś, a ty zaskoczysz go pozytywnie w jeszcze lepszy sposób. Więc słuchajcie, zaczynając, musisz udowodnić swoją wartość. A ja nawet czasami polecam ludziom, zróbcie coś za darmo, ale po prostu pamiętajcie, że nie tyle za darmo, że wam ktoś nie zapłaci, bo może ktoś, klient się rozliczyć w inny sposób. Co ja brałem od klientów? Ja mówię, słuchaj, robię to za darmo, ale zrobisz mi, jak dowiozę temat, jak dowiozę temat, zrobisz mi taką laurkę, Pozwolisz mi nagrać i dasz mi dwie referencje. Dasz mi taką, jakby i to zacząłem używać. wiecie o co mi chodzi? Zrobiłem coś, nagle klient dał mi taką laurkę. Ja to skopiowałem i wszystkim wysyłałem. Zobaczcie, jak to wygląda. To, to, tamto. I zacząłem rozmawiać, zacząłem się pokazywać. Albo jak dowiozę temat na wystąpieniu, ktoś mówi, Hilar, wystąpisz dla nas. Ja mówię, wystąpię dla was. Ale jak dowiozę, to mam trzy na kolejne wystąpienia u Was. Oni mówią, okej. Okay. Więc szukałem możliwości, żeby udowodnić swoją wartość na początku. I nagle okazało się, że ludzie zaczęli to doceniać, a ja byłem wtedy gotowy powiedzieć, że takie wystąpienie kosztuje już 1000 zł. Ktoś mówi: okej, okay, Hilara, 1000 zł. Pasuje, wiadomo co facet potrafi, więc go weźmy. W tą stronę bym podpowiadał, w tą stronę bym was kierował. Mhm. Też ja akurat znam twój background, ale gdybyś mógł przybliżyć osobom, które są z nami, zaczynałeś od 50 zł na wystąpienie, a przed jaką publicznością występowałeś i z kim? Ej, w, w finale, jakby do czego no to wiecie, no to są tacy ludzie znaczy ja osobiście, moim marzeniem było być na największych scenach w Polsce no to miałem okazję rozmawiać naprawdę, no, występować i dzielić scenę z takimi ludźmi jak nie wiem, Nick Wójcic, może część z Was kojarzy pierwsza dziesiątka światowych mówców na świecie mm. miałem okazję występować z Garym Wajnarczukiem, Brianem Tracy kilkakrotnie zjeść z nim lunch miałem też okazję poznać Martina Lewandowskiego z nim dzielić scenę, z Anią Lewandowską z Przetakiewicz miałem okazję poznać, naprawdę te takie no pierwsze takie strony, Rafał Brzoska z Impostu, to są też tacy ludzie, znamy się, lubimy, rozmawiamy ze sobą, czy z Mateuszem Grzesiakiem, czy z tej całej takiej, wiecie, rozwojowej śmietanki naszego świata, jak Jakub Bebączek, z którym robiliśmy różnego rodzaju rzeczy, więc to są już takie sceny, które dają nam możliwość, jest to taka grupa ludzi, które na tych scenach się naprawdę dobrze czuje. Ja dzisiaj, wiecie, to są też, jak udowadniasz swoją wartość, to jest tak, taka historia szybki wtrąd, wystąpiłem na scenie i wiecie, udowadniam swoją wartość, za każdym razem staram się to robić i pamiętam, że po mnie występował Martin Lewandowski, to jest założyciel KSW i MMA w Polsce, to są te wszystkie tam imprezy. To jest niesamowite, bo on podszedł do mnie po wystąpieniu i mówi, naprawdę dobre, dobre wystąpienie. Hilar czyta, udowodniłem swoją wartość, dał mi wizytówkę i pamiętam, to się wydarzyło, nie wiem, dajmy na to, 3 lata temu. Ja przywracałem jego wizytówkę w domu od dwóch tygodni, miałem do niego temat, mówi, jak do niego zadzwonić, jak to zrobić. I nie uwierzycie, on zadzwonił do mnie trzy dni temu i mówi, Krzychu, mam do ciebie prośbę. I ja mówię, nie jest samowite. Mówię, Martin, jak ja chciałem z tobą dzwonić. Pamiętajcie, że to jest tak, jak udowodnisz swoją wartość, to to pracuje na lata. Nawet jak nie macie kontaktu, w pewnym momencie ktoś podnosi twoją wizytówkę i dzwoni. Ja uważam, że za każdym razem powinniście to robić, bo nawet jeżeli klient nie kupi twojej oferty, ale udowodnisz swoją wartość jako architekta, jako przedsiębiorca, jako osoby, która chce dać wartość, że ci zależy na tym, że naprawdę nie jesteś tu tylko i wyłącznie po to, żeby skasować X kwotę za metr, to może się okazać, że ten klient może nie dziś, ale kiedyś przyniesie ci 10 innych. Tylko mm -hmm. dlatego, że udowodniłeś swoją wartość, że jesteś kimś, z kim warto mieć kontakt, z kim warto rozmawiać, z kim warto coś robić. Pamiętajcie, że biznes, architekta też i każdy inny, to jest wielowymiarowy temat. I dbajcie o to w swojej komunikacji, w budowaniu relacji, swojej pozycji na rynku. Mm -hmm. Przede wszystkim, żeby e, ludzie widząc Twoją twarz i nazwisko też kojarzyli, że to jest ta osoba, która dowodzi. I Pięknie. tam jest ja. Tak właśnie. E, Okej. Okay. Szósty punkt naszej prezentacji to jest oferta, która nie zawsze zawiera szczegóły, nie zawiera szczegółów i ważnych informacji, czyli, jeżeli my nie poinformujemy, bo częstym problemem też w naszej branży jest przekraczanie przez klienta granic. I teraz, z czego może to wynikać? Raz już słyszałam właśnie na jednym z naszych warsztatów taki właśnie tekst, że, no Kurczę, ja rozumiem już, dlaczego na przykład klient przekracza moje granice, bo ja ich w ogóle nie wyznaczam. I teraz, jeżeli chodzi o wyznaczanie tych granic, to to się właśnie zaczyna w ofercie. Jeżeli wytłumaczymy klientowi, OK, czym się zajmuje, ale również czym się nie zajmuje, i jak wygląda nasza współpraca, no to i on. Bardziej rozumiem, za co tak naprawdę płaci, ale nawet jeżeli już dojdzie do realizacji tego zlecenia, to ta realizacja będzie łatwiejsza i może obejdzie się bez jakichś tam problemów, bo jeżeli my o nie, czymś nie poinformujemy, to klient sobie założy. Założy na podstawie tego, co doczytał, co zobaczył dookoła, bądź co jemu się wydaje i my nie możemy trochę go winić. I później jest takie, no ale przecież pani mówiła, no ale ja przecież wcale nie mówiłam. No ja nie mówiłam, to sobie domyślał, prawda? <laughs> <haki> proza, proza biznesu, proza biznesu. <noise> hmm. Także yy... tak. Mi się wydaje, też, tak mara, i... no, że tutaj tak naprawdę jeden case jest taki, że pamiętajcie, że jeżeli czegoś nie ma w kontrakcie, jak czegoś nie przegadacie, to powstają tak zwane niepisane kontrakty. Niepisane I kontrakty. I pamiętajcie, macie w biznesie to, co tolerujecie. I zawsze i... ja zawsze powtarzam, jak coś jest niepowiedziane, to tak naprawdę jak nie powiedziałeś, że tego nie ma, no to klient sobie mógł wymyślić, że to jest. No i potem słowo przeciwko słowu. Pamiętajcie, że słowo przeciwko słowu nigdzie nie prowadzi. Więc zawsze unikajcie tak zwanych niepisanych kontraktów. Ja zawsze mówię, na gębę to w biznesie można niewiele zrobić. Chyba, że naprawdę robicie to z jakimiś ludźmi, którzy macie nie wiadomo jaką długą relację. Ale w biznesie musicie dogadywać się za co bierzecie pieniądze, na co bierzecie te pieniądze i wszystkie ważne informacje powinniście przekazać, żeby klient, uwaga, co? Czuł się bezpiecznie. I druga sprawa, żebyście to wy się czuli bezpiecznie. Bo ja uważam, mm. że robotę można robić, projekt można realizować, pracę można wykonywać, ale uwaga, w spokojnym takim umyśle, że zaraz tu nie wiadomo, co się nie wydarzy. Więc mm. jeżeli klient ma większe oczekiwania niż Ci się wydaje, to uwaga, nigdy nie będzie zadowolony, choćbyś nie wiem jak stanęła albo stanął na głowie. Mm -hmm. A nie I tego. Ró również należy pamiętać, żeby te ważne informacje przekazywać językiem korzyści, tak. Nie, nie bardzo do końca zawsze technicznym, ale postarać się językiem korzyści i jak to ująłeś, jak dla Labradora. Labradora, jak dla Labradora, mów do mnie, to jest, słuchajcie, żeby nie było, to ja taki szybki wtrąc zrobię, 30 sobie 20 sekund, bo panie, ja byłem świadkiem tego, byłem na spotkaniu, gdzie siedział naprawdę poważny biznesmen, siedział gość, który mu przedstawiał ofertę, ja byłem tego świadkiem i ten biznesmen nagle tak mówi, niech pan się na chwilę zatrzyma, proszę, niech pan mówi do mnie jak dla Labradora, bo ja muszę to zrozumieć, ja nie rozumiem co pan do mnie mówi, niech pan mówi do mnie jak dla Labradora Prościutko. Ja to wtedy zrozumiemy i porozmawiamy. Ja normalnie nie mogłem powstrzymać, mówię, wow, nieco za genialny koncept. Mów do mnie tak, żebym zrozumiał. Trudnych słów nie używamy, znaczy używamy, żeby to brzmiało. Niech tego nie kuma. Pamiętajcie, że negocjacje prowadzą z jakiegoś celu. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć, tak jak to było w takim dowcipie, jak to jeszcze Leper żył, że dziennikarz go zapytał, fama głosi, panie premierze, że pan używa słów, których pan nie rozumie. A Leper na to mówi, niech pan przekaże famie, że jest głupia i vice versa. I nagle może się okazać że wiecie, mówimy słowami, których nie rozumiemy, to nie prowadzi w dobre miejsce. Jak do labradora. Dobra. I e, mamy kolejny punkt. Brak referencji na temat Twojej pracy, ponieważ referencja, społeczny dowód słuszności i poparcie korzyści dowodami. I wynika to z tego, że jeżeli mamy wydać pieniądze, i to są duże pieniądze, to chcemy się upewnić na wszelki możliwy sposób, że to będą dobrze wydane pieniądze. I teraz my podczas całego procesu sprzedaży już przeprowadzamy tego klienta od punktu A do punktu B, C, i aż dojdziemy do sprzedaży, ale referencje na pewno pomagają, czyż nie? Oczywiście, że tak. Pamiętajcie, że najlepszym, jakby, z najlepszym jakby dowodem Waszej jakby wartości są ludzie, którzy są zadowoleni z Waszej pracy. Więc ja uważam, że każdy architekt po zakończonej robocie powinien zapytać, czy mogłaby pani w kilku zdaniach powiedzieć coś na, na temat mojej pracy, naszej współpracy. Ja często klientów pytam o takie referencje. Ja mówię, nie piszcie o mojej robocie, którą dla was robię, napiszcie o Hilarze. Co sądzicie w ogóle na temat tego gościa? I ludzie zaczęli pisać o mnie. Ja często ja to wykorzystałem na zasadzie, bo. Bo ludzie często pracują z człowiekiem, więc ja mówię, słuchajcie, jak ludzie mówią, to jest dobry gość, albo fajnie, super gość, albo na zasadzie, że uczciwy, jakby taki, że sumienny, dowozi rezultaty, warto z nim gadać, otwarty i tak dalej, i tak dalej, to ludzie czują się bezpiecznie przy mnie i wtedy zupełnie inaczej się przedstawia tą pracę. Pamiętajcie, że obrazki, które pokazujecie, na zasadzie efekty swojej pracy, to jest jedna rzecz, ale ludzie mogą na pin zobaczyć tego 48 tysięcy milionów więcej. Chodzi mi o to, że oni powinni zobaczyć, kto się kryje za tymi obrazkami. Czyli architekt, kim jest? Ja, do ja to mówiłem na poprzednim w tygodniu u Dagmary na spotkaniu, że mówiłem: pamiętaj, że jak ja myślałem o architekcie, kogo my znamy, jeżeli chodzi o architekta? Bo ja się czuję bezpiecznie. Mówię, ty, Dagmara, przecież to jest Tomka żona. Dagmara robi te projekty. To od razu czułem: dzwonimy do Dagmary. Wiesz, na zasadzie od razu było lepiej. Nawet nie wiedziałem, co ona robiła za projekty. Ale wiedziałem, że tam jest człowiek, z którym ja będzie mi się miło gadać, czy to zrobimy razem, czy nie. Będzie fajna rozmowa, będę mógł z nią porozmawiać. I pamiętajcie, że referencje to także ty o tobie, o architekcie, jak się z tobą pracuje, kim ty jesteś. O. Mhm. Dokładnie. I yy, dajmy na to, że już klient jest dosyć przekonany o tym, że chce z Wami współpracować, i takie referencje, które zobaczy na stronie, to jest tylko upewnienie się. Przecież na przykład, jeżeli wybieracie dajmy na to książkę, ja nie wiem jak wy, ale czy to chodzi o książki, czy to chodzi o filmy, yy, zawsze sprawdzam na przykład filmy, jakie ma noty na Filmwebie, a czym są tak naprawdę noty na Filmwebie, to są opinie ludzi i teraz yy, kim są ci ludzie, nie mam najmniejszego pojęcia ale jakoś ich głos dla mnie ma znaczenie bo jeżeli yy, tysiąc osób powiedziało, że film jest na 7,7, no to ja myślę, że moje oczekiwania są takie, że to będzie naprawdę spoko film a jeżeli film jest oceniany na nie wiem, 5,4, no to nawet nie odpalam tego filmu, pomimo, że być może jest dobry. Ale liczę się z opiniami innych ludzi. Tak, no będy punkt, nie będę komentował. A dokładnie słuchajcie, pamiętajcie, że to tak działa. Ludzie muszą mówić o Was jakiejś rzeczy. I pamiętajcie, to jest najlepszy marketing i sprzedaż na mieście. Czyli, uwaga, co ludzie mówią o Tobie, o tym, czym się zajmujesz, w jaki sposób to robisz, dla kogo to robisz i jak bardzo się z tego cieszysz, kiedy Cię tam nie ma. To jest też element marki, którą budujesz i marki osobistej, którą jesteś. Więc to są takie mm -hmm. też dodatkowe elementy. Super. Dajcie znać ogólnie, proszę, kto z Was bierze referencje i kto z Was w ogóle publikuje te referencje na swojej stronie internetowej. Jeżeli ktoś bierze, wciśnijcie piątkę. O, super. Ciekawa jestem właśnie, jak dużo osób z was skupia się na tym. Czy na social media oczywiście też możemy publikować, ale myślę, że strona internetowa i taki społeczny dowód uznania to jest dobry argument do tego, że osoba, która jest już u nas, powiedzmy, czyta tą naszą ofertę na stronie internetowej, żeby chciała się po prostu z nami skontaktować. Nawet kilka osób zbiera referencje, także fajnie. Super. Róbcie tak dalej. A. Dobra. To jest właśnie, widzisz Dagmara, bo to jest na przykład bardzo ważny case, nie? że osobiście hmm. uważam, że te referencje, słuchajcie, to jest jakby moim zdaniem no, największe złoto biznesu. Tak naprawdę to jest właśnie coś, co o co powinniście naprawdę bardzo mocno zadbać. Nie wiem, czy to się uda, ja wiem, że nie, robiła, nie robiliśmy tego, ale zobacz tak, a bo nie, dobra, nie chyba nie da się, e, czekaj, hmm? czekajcie, coś wam pokażę. Zobaczcie, tylko na sobie na chwilę wam pokażę. Widzicie to, widać to Dagmara? Nie, nie widzę, yy... ty masz prezentację. Przepraszam, nic. Nic ad już to... nie chciałem pokazywać. A, yy, yy, czekaj. Nie, nie to myśli, że to się o. da pokazać, bo ja wiem, że... O, zobaczcie. To jest moja tak. strona internetowa i zobaczcie, wszyscy ci ludzie wszyscy ci ludzie to są znani, mniej znani jakby Agnieszka, Rylik i inni to są wszyscy, którzy nie mówią tyle o mojej pracy, tylko mówią o człowieku. Wiecie, mm. i to jest niesamowite, bo to jest coś, coś wpada i mówi, kurde, nie znam tego Hilara, ale jak ja poczytam tych wszystkich ludzi, o oh my god, ty ten Hilar musi być fajnym, łysym gościem, z którym można by było coś zrobić. I to jest moim zdaniem najważniejsze złoto biznesu. Tak wam chciał to powiedzieć. Dzięki Daga, to tak tylko chciałem pokazać, że to tak działa. Mm -hmm. Dokładnie, tak, wy, tak powinny wyglądać referencje. I tak na dobrą sprawę, jeżeli. E, jeżeli ktoś jest zadowolony i. Najprawdopodobniej będzie chciał się odwdzięczyć i udostępnić te referencje. Więc przypuszczam, że wystarczy tak naprawdę nie, nie spinać się, tylko spytać cześć, czy mogą udostępnić kilka ciepłych słów, które po prostu napisałeś na mój temat, czy gdzieś tam powiedziałeś. I najprawdopodobniej większość z nich pozwoli Wam opublikować imię, nazwisko, zdjęcie. I jeżeli referencje właśnie zawierają te elementy, to są mega wiarygodne. Także Super. ogólnie polecam. Mhm, dobra. Zostaje nam ostatnie 40 minut i dajcie znać ogólnie, czy to był dobrze spędzony czas. Nie ukrywam, tak jak to już mówiłam wcześniej, że mamy dla Was coś specjalnego i nie kryję się z tym, nie mam krępacji tego, o tym mówić, dlatego że e, wiem, że to będzie sztos temat, dlatego e, wjeżdżamy teraz z nim. E, dajcie znać, czy to, o czym mówiliśmy z Krzysztofem, czy do was to przemawia, czy dało wam to wartość i co, co generalnie sądzicie? Yy, dobra. tak. I kolejne pytanie. Kto z Was chciałby więcej? Super. Jeżeli, e, ponieważ. E, dobra, sztos, rozmowa. <grystos> dobra, Dzięki wielkie. Super, rewelacja. Dzięki. Mega wiedza. Dzięki wielkie. Super. To, jest, to jest dopiero początek bardzo wartościowy czas. Cieszę się, cieszę się, że nie zmarnowaliśmy waszego czasu, że daliśmy wam wartość, a teraz mamy jej troszeczkę więcej. Także e, oczywiście to był tylko taki wstęp, ponieważ nie udało nam się poruszyć wszystkich tematów, jakie mamy tylko zaplanowane właśnie z Krzysztofem, ale mamy coś specjalnego. E, przedstawiamy pierwszy tego rodzaju kurs w Szkole Biznesu Architekta. Będą to warsztaty zbudowania oferty i sprzedaży przede wszystkim. Oferta, dlaczego oferta jest ważna? Pamiętajcie o tym, że oferta to jest właśnie pierwszy krok do, do tego, aby wasza rozmowa z klientem zakończyła się sprzedażą i zakończyła się waszą współpracą. I sprzedaży. Krzysztof, naprawdę jest bardzo dobrym sprzedawcą i te warsztaty są wyjątkowe. Zaraz powiemy troszeczkę więcej dlaczego. Tak. Nauczymy Cię, jak badać potrzeby klienta, tworzyć ofertę i przedstawiać ją w taki sposób, aby klienci mówili tak, nie popełniając przy tym kosztownych i czasochłonnych błędów. Eee, dobra. I teraz, jak wygląda nasz warsztat? My z Krzysztofem nie będę ukrywać, że to jest taka swojego rodzaju przedsprzedaż, ponieważ z góry mówię, że tego produktu, który, o którym teraz mówimy, jeszcze nie ma. Ale dlaczego go nie ma? To jest akurat im plus. Ponieważ to są warsztaty, które chcemy stworzyć z Krzysztofem, jednak naprawdę chcemy, żeby były w 100% dopasowane do tego, czego wam potrzeba. I zamiast nagrywać materiały, oczywiście ja zrobiłam ankietę, ja zrobiłam naprawdę gruby research, jeżeli chodzi o to, co przydałoby się właśnie w tym temacie. Ale porozmawialiśmy z Krzysztofem i stwierdziliśmy, że jednak będzie lepiej, jeżeli to po prostu zrobimy z wami. Tak więc. Będą to warsztaty, podczas których spotykamy się z Wami, e, omawiamy każdy moduł, który mamy dla Was przygotowany. Będziemy zbierać od Was informacje, czego tak naprawdę Wam potrzeba, czego nie wiecie, co chcielibyście się dowiedzieć. Podczas tych warsztatów będziemy to wszystko omawiać i dopiero na podstawie tego, e, czego Wam potrzeba, będziemy kręcić te wszystkie materiały. E, będziemy. Tak. Dokładnie, tu ja jeszcze dodam dosłownie jedną rzecz Dagmara. Słuchajcie, bo to jest taki pomysł na zasadzie, że tak, moglibyśmy z Dagmarą, Dagmara mogłaby ze mnie wycisnąć wszystko, co uważa, że byłoby fajne dla Was. Tylko pamiętajcie, że w pewnym sensie zawsze jest to zgadywanie. My stwierdziliśmy z Dagmarą, że podejdziemy troszeczkę inaczej do tematu, że my Was zaprosimy i siądziemy z Wami dokładnie w, jakby, żeby wejść w Wasze buty, dokładnie w tym, z czym Wy macie problem, dokładnie żeby zejść do tego, żeby to było dla Was tak naprawdę coś bardzo konkretnego. Więc mamy zamiar zamieszać, wypytać Was dokładnie o wszystko, jak możemy Wam pomóc prowadzić ten biznes, jak możemy wam pomóc budować te oferty. Gdzie jest ta sprzedaż, którą wy potrzebujecie uprawiać? Gdzie są te elementy sprzedaży, które mogłyby wam dzisiaj w realnych sytuacjach pomóc? I tak naprawdę chcemy to stworzyć z wami, dla was, ale z wami. Nie chcemy wam proponować że to, co będzie najlepsze. Nie, chcemy trafić idealnie jeden do jeden. Jeżeli ktoś będzie z nami i powie: "Z tym mam wyzwaniem", to my na to chcemy tak naprawdę Odpowiedzieć. I tutaj, jak Dagmar napisała, będziemy razem tworzyć wasze oferty na, stronie, na stronę internetową, żeby przyciągnęły właściwe osoby. Mówiliśmy tydzień temu na temat tego, dosyć sporo. Dzisiaj mówiliśmy o błędach. Chcemy dokładnie zrozumieć, czym wy macie wyzwanie, jak to będzie wyglądało, abyśmy mogli wam dać dokładnie to, co zastosujecie. To nie chodzi o to tylko nam z Dagmarem, aby podzielić się fajną wiedzą albo fajnym, fajną energią. Chodzi nam o to, że wy musicie mieć rezultat, wymierny rezultat z tego wszystkiego. W waszym biznesie, bo wtedy my z Dagmarą czujemy, że naprawdę wam pomogliśmy. To jest taki nasz pomysł, do którego bardzo byśmy chcieli Was zachęcić właśnie jeszcze w kilku słowach. Mm -hmm. e, tak, także zależy na, na tym, żeby stworzyć materiał, który będzie w 100% dopasowany do tego, co potrzebujecie, ale również właśnie będziemy na tych zajęciach warsztatowych po prostu z wami rozmawiać i pomagać Wam stworzyć ofertę na stronę internetową, jak również stworzyć tą ofertę, którą się wysyła klientowi, podkreślić to, co tam jest ogólnie ważne i e, no żeby ona najzwyczajniej w świecie była po prostu skuteczna. I osoby, które wezmą udział w, tym, w tej tak naprawdę przez sprzedaży, później kiedy my już z Krzysztofem nagramy cały materiał, a to też wiem, że będziesz to, ponieważ ja jestem absolwentką kursu Krzysztofa, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, całkiem nieźle mi idzie w porównaniu do tego, jak zaczynałam. Naprawdę dobra robota, Krzysztof. Robisz świetną nie, robotę, tak, Mara. Ja Cię tu nie tak. będę złodził, ale robisz dobrą <laughs> robotę. Tak, może nie widzicie, progres był naprawdę duży, ale ja przechodziłam przez kurs Krzysztofa, wiem, jaką wartość on daje, wiem, jaką, za jaką wartość ja odpowiadam. Także mało tego, że pracujemy razem, to później dostaniecie nagranie właśnie do tego kursu i wszystkie updatey, jakie tylko będą ever. Dostęp do tego tak kursu jest. tak, jak również jest na zawsze. To nie jest taki jeden z tych kursów, gdzie masz dostęp na pół roku, trzy miesiące, rok, a później od nowa nie, dostęp macie zawsze. Okej, okay. jeżeli chodzi o opis programu, w miejscu, gdzie zazwyczaj są wypunktowane lekcje, teraz mamy tylko strzałeczki, ponieważ to wszystko będziemy budować z Wami. I ogólnie to, co zaplanowaliśmy z Krzysztofem, to jest omawianie idealnego klienta, definiowanie jego potrzeb, później również pokryjemy te wszystkie najczęstsze błędy, dodamy coś jeszcze, jakie pytania tylko nie macie w tym zakresie, też będziemy to dodawać. Będziemy tworzyć ofertę, która jest widoczna na waszej stronie internetowej. Będziemy stworzyć z wami indywidualną ofertę, jaką wysyłacie do klienta, i ze szczególnym uwzględnieniem, co jest właśnie ważne, żeby go przekonać do współpracy z wami, i również i to będzie ja wiem, że to będzie sztos moduł odnośnie sprzedaży na którym będziecie mogli po prostu z Krzysztofem pracować po to, aby przestać się bać tej sprzedaży, aby traktować to jako coś naprawdę super i również, aby była w końcu efektywna. Ok, na kogo jest ten program? Teraz jak już część osób może jest pierwszy raz na webinarze, który organizuję, ale część osób na pewno była już na wcześniejszych i jak wiecie, biznes architekta, nie pokrywa tematów projektowych. Także, czy jesteście początkującym architektem, architektem wnętrz, projektantem ogrodów, bądź osobą jakkolwiek związaną z branżą projektową, znajdziecie tutaj coś dla siebie i właśnie o to chodzi, że czy jesteś początkującą osobą, czy jesteś osobą, która jest naprawdę już dużo lat na rynku, ale widzi, że jednak pewne procesy może nie działają, że być może oferta mogłaby być lepsza, że moja sprzedaż mogłaby być lepsza, to jest temat dla Ciebie. Mm, ok. W jaki sposób będziemy pracować? Yy, na, będziemy spotykać się na Zoomach live, będziemy tworzyć yy, podczas pięciu spotkań, będziemy yy, tworzyć te wszystkie tematy, o których wspomniałam przed chwilą. Yy, będzie praca z Krzysztofem Hilarem i teraz uwaga, uwaga, uwaga: ta opcja jest dostępna tylko podczas tej edycji, ponieważ ja wiem, że nam materiał, który nagramy razem z Krzysztofem, będzie petardą. Yy, I. Tworzymy go razem z wami, więc Krzysztof w takiej ogromnej dawce będzie dostępny dla was tylko podczas tej edycji. I pamiętajcie również, że to wytworzycie ten kurs. Będzie on odpowiedzią na wasze pytania. Tak. No i dostaniecie dokładnie to, o co będziecie pytać, ponieważ chcemy to zrobić dla was, chcemy wam dać to, czego dokładnie potrzebujecie, i będzie to produkt, który będzie dopasowany do waszych potrzeb. Tak, ja tu ja jedną rzecz dodam tylko Dagmara od siebie. Ja już tak mam, że jeżeli pracuję z kimś jeden na jeden albo jeden na żywo w grupie, to tak naprawdę pamiętajcie, że to są te warsztaty polegają na tym, nikt nie zostaje bez odpowiedzi. No, jakby nikogo nie zostawiamy. Chodzi o to, że pamiętajcie, że jeżeli będziecie na tych warsztatach, a my będziemy z nagą dla was, to chodzi o to, żebyście wykorzystali tą szansę, bo my naprawdę nam zależy, wiemy, do czego chcemy, co chcemy stworzyć i jak chcemy wam pomóc ważne że to ty musisz być na tych warsztatach, aby zadawać pytania, otworzyć się i tak naprawdę żebyśmy mogli ci pomóc. Ale to jest też nasza taka, yy, taka no nie wiem, jakby wizytówka. Nikogo nie zostawiamy na tyłu. Nie zostawiamy swoich. Więc pamiętajcie, że to jest ogromna szansa do tego, aby naprawdę popracować bardzo, ale to bardzo nad swoim biznesem, swoją osobą i nad swoją branżą. Mm -hmm. Również będziecie mieli dostęp do grupy na Facebooku, gdzie będziecie mieli kontakt ze mną, kontakt z Krzysztofem, kontakt z innymi osobami, które będą brały udział w tych warsztatach. I to nie jest tylko taka zwykła grupa, ponieważ moja otwarta grupa biznes architekta tam może aż tak dużo się nie dzieje, ale uwierzcie mi, na tych grupach kursowych tam jest petarda. I naprawdę, tam naprawdę się dzieje. Dziewczyny, chłopacy udzielają sobie pomocy, dyskutują na różne tematy, i to jest naprawdę fajna, zamk fajne, zamknięte grono osób, które sobie pomaga. Także tak, wartość tego programu z warsztatami online jest jaka jest, jednak, jest to przedsprzedaż, więc cena będzie niższa. Całość jest za 897 zł. Teraz. Jeżeli rozmawialiśmy o referencjach, to mam kilka referencji, kilka referencji bądź wypowiedzi naszych kursantów, absolwentów. Także wkleiłam tu tylko kilka, które naprawdę mnie urzekły. Jeżeli chodzi na przykład, tak jak Kamila mówi, i wkleiłam je po to, aby wam pokazać, jaką wartość dają ogólnie szkolenia prowadzone przez biznes architekta, ponieważ to nie jest tylko kurs, gdzie dostajecie, powiedzmy, nagranie i. I, I generalnie to jest tyle, że widzicie nas online, szczególnie właśnie ta pierwsza edycja, którą robimy z Krzysztofem. I tak jak właśnie Kamila pisze, y, kupując kurs, miała taką refleksję, że prawie wcale nie zastanawiała się, nie analizowała, czy tego potrzebuje, bo dziewczyny, akurat tutaj mówiła o mnie Basi, do Marus, y, i grupa obserwuje od pewnego czasu i wiedziała, że to najlepsza inwestycja w rozwój. I Kamila jest z nami, nie jest zawiedziona z tego, co się orientuje. Tak samo, jeżeli chodzi o Karolinę. Y, ona pisała o tym, że Dagmara nie wiem jaki jest swój cel szkoły, ale jeżeli budowanie zaangażowanej społeczności, to cel osiągnięty i to jest e, naprawdę jeden z największych moich celów po to, aby jednoczyć branżę, aby robić, e, aby była ona coraz lepsza, abyście mogli zarabiać. E, Coraz większe pieniądze, bo czy ktoś chce zarabiać mało? Nikt nie chce zarabiać mało, po prostu niektórzy nie wiedzą, jak zarabiać więcej. I po to właśnie są te warsztaty, po to jest to szkolenie, aby każdy mógł się nauczyć. I jeżeli jedna, druga, trzecia, czwarta osoba będzie zarabiać więcej, to tak naprawdę standardy tej branży podnoszą się i to jest mój cel. I my robimy to właśnie w tym zaangażowanym gronie, jakie zbieramy u siebie na warsztatach. Także dlatego są tutaj te rekomendacje, bo są nam. Tak, mają dla mnie duże znaczenie. I to nie jest wszystko. Na dzisiaj jeszcze przysługuje Wam rabat 20% na hasło oferta. Więc, jeżeli dzisiaj przez 24 godziny ktoś ma, podjął taką decyzję, że tak dołączam i jestem zdecydowany zdecydowana, no to jeszcze dzisiaj uzyskacie rabat na hasło oferta. Czyli wychodzi 718 zł. I teraz tak, czy coś ryzykujecie? No, generalnie sądzę, że nic nie ryzykujecie, ponieważ my z Krzysztofem jesteśmy pewni jakości, jaką dowozimy. I jeżeli coś wam się nie spodoba, jeżeli uznacie, że to nie jest produkt dla was, jeżeli uznacie, że jednak nie skorzystaliście z tego, nie ma najmniejszego problemu. Macie 30 dni na zwrot i wystarczy, że napiszecie do mnie na kontakt Małpa Biznes Architekta i pieniądze do was zwracają. Także. Czy to jest ryzyko? Sądzę, że nie. Dobra. I teraz tak, masz dwa wyjścia, możesz nic nie robić. Grafika nieprzypadkowa. Albo możesz zainwestować w siebie. I teraz dobra wiadomość. Cenę programu zaniżamy do granic możliwości. I ta cena, która jest podana z rabatem, jest najniższą ceną, jaką, jaka po prostu będzie. A dwa wiadomość jest taka, że pani po pierwsze nie będzie, a po drugie największa wartość, jaką jest Krzysztof, jej też później nie będzie. Nie będzie dostępu do Krzysztofa, nie będzie budowania oferty, ponieważ cały materiał i wszystko, co będzie Wam potrzebne, aby samodzielnie ją zbudować, po prostu będzie w tym kursie, a na dzień dzisiejszy możecie właśnie pracować na jeden na jeden, w, znaczy w grupie razem na spotkaniach z zoomowych z Krzysztofem, a później otrzymać ten produkt. Na podstawie którego możecie wciąż ulepszać te rzeczy. Teraz, czy jest inna droga? Oczywiście, możesz podążać drogą prób i błędów, i sporo osób tak robi. Ale niestety, łatwo popełnić błąd, tracąc czas i pieniądze. Nikt tego nie chce. Hmm. Dalej mamy yy, kolejne rekomendacje. Przelecę dalej. Yy, oj, chyba jakiś slajd No nic. Yy, dobra. Ale tak jak mówiłam, macie gwarancję na to, że jeżeli to jest produkt, który Wam się nie spodoba, no to możecie po prostu zrezygnować. Dobra. Super. Myślę, że tak, to jest nasza oferta, którą mieliśmy do zaprezentowania do zaprezentowania z Krzysztofem. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego, ponieważ to jest tylko one time only offer i. Część osób była na moim jakimś live bądź na spotkaniu z umowem z Krzysztofem, także wiecie, jaka, jaka to jest wartość i tak, dołączam się do poleceń. Także naprawdę zachęcam, bo ja wiem, jaką dowieziemy wartość i myślę, że wasze oferty, jak również i sprzedaż będą dużo skuteczniejsze. Super, dokładnie tak. Słuchajcie, tak jak mówiliśmy z Dagmara, no to jest nasza oferta dla Was. Najważniejsze, że niczego nie rezygnujecie, ale pamiętajcie, że jakby zapraszamy Was tam, żebyśmy razem podziałali, popracowali. To jest na zasadzie, że naprawdę nam zależy, żeby usiąść do jednego stołu. Tak jak sobie to trochę z Dagmarą wyobrażam, że tak naprawdę siądziemy z Wami przy jednym stole i trochę zaczniemy to projektować wspólnie. Czyli można by powiedzieć, że nagle uczestnicząc w tym, w tym, w tym kursie, w tym, w tym warsztacie, który dzisiaj Dagmara Wam pięknie przedstawiła, tak jakbyśmy byli w Waszym zespole. I Dagmara, i ja. No i oczywiście nie chcę tutaj jakby sobie robić autoreklamy z Dagmarą, tylko chodzi o to, że czasami dobrze jest usiąść z osobami, które są troszeczkę z zewnątrz, albo powiedzmy na coś spojrzą i troszeczkę przegadamy. I mi się wydaje, że to jest ogromna wartość, żeby dzisiaj móc siąść przy jakimś stole i przegadać pewne aspekty i coś zrobić, dlatego zapraszamy i będziemy tworzyć to z Wami, dlatego nam zależy na tym, a jak żebyście byli aktywni, zadawali pytania, bo my chcemy dać Wam dokładnie to, nie tylko to, co nam się wydaje, że jest fajne, tylko dlatego, że chcemy to stworzyć w takiej tak, nowej, ciekawej formie, abyście tak naprawdę najlepiej z tego skorzystali macie na, na też na czacie już linka żeby tam zobaczyć sobie jak to wygląda na stronie ale to jest rzeczywiście jakby taki, taki wstęp yy, który dzisiaj zrobiliśmy i oczywiście bardzo mocno to rozwiniemy już jak się spotkamy po drugiej stronie dajcie znać czy macie jeszcze jakieś pytania yy, albo odnoszące się do naszej oferty bądź być może odnoszące się do yy, tego o czym mówiliśmy wcześniej z Krzysztofem yy? Na początku odnośnie tych właśnie punktów bądź błędów podczas tworzenia oferty. Także jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać. Teraz kilka osób pyta, kiedy będzie kurs i w jakim terminie ma być kurs. Jeżeli chodzi o te warsztaty, to tak naprawdę startujemy już zaraz. Ustaliliśmy z Krzysztofem, że pierwsze spotkanie do piątku tak naprawdę jest sprzedaż tego kursu. I od wtorku już lecimy z zajęciami. Także w najbliższy wtorek będą o godzinie 18.00, zdaje się, żeśmy się dogadali, że y będą pierwsze spotkania warsztatowe. Także musicie być gotowi już. Tak, to już, to <grym> już jest, jest, tu i teraz. To jest tu i teraz. Tak, dokładnie. Dobra. E co tu jeszcze, jakieś pytania? A, kiedy rozpoczyna się kurs? Czyli tak, kurs rozpoczyna się e już teraz. Kod rabatowy jest ważny przez 24 godziny. Sprzedaż ogólnie trwa do piątku. Pod koniec jeszcze w piątek będziemy też organizować z Krzysztofem QA. Jeżeli, powiedzmy, mielibyście jakieś pytania, coś wrzucicie, powiedzmy na. Są, są też osoby, które ten webinar odtworzą sobie troszeczkę później, więc my będziemy śledzić ogólnie grupę, właśnie grupę facebookową, fanpage i co tam się dzieje na YouTube. Zbierzemy jeszcze jakieś pytania, bądź tak samo korespondencję mailową i będziemy to omawiać jeszcze w piątek na QA. Dobra? Wow, szybko. Nie ma czasu do stracenia. Tak. Toś czas to pieniądze. Ktoś mi kiedyś powiedział, biznes lubi prędkość. Da. Dobra. E, tak. Ile byłoby spotkań, jaki czas trwania? E, zakładamy, że będzie pięć spotkań i e, zakładamy, że będą trwały dwie godziny. Z tym, że będziemy również do dyspozycji na grupie Facebookowej i e, na konsultacje. Ogólnie. Z, zakładam, że dużo rzeczy wyjdzie w praniu, ponieważ troszeczkę z Krzysztofem testujemy, jak to będzie wyglądać, jak to wszystko będzie funkcjonować. Także będziemy chcieli, abyście wyszli stamtąd z dobrą ofertą, z dobrym produktem i sądzę, że, mówię, dopasujemy się po prostu w trakcie trwania tego wszystkiego. Tak jak Krzysztof zresztą mówił, wartość i chcemy, aby to, co dostarczamy, żeby naprawdę dowozić, dużą jakość. Dobra, czy będą nagrane moduły do przesłuchania przed warsztatami? Nie, jeśli chodzi właśnie o jeśli chodzi o ten kurs, wszystko powstaje razem z wami, czyli nie dostajecie żadnych Gościa jest też kursantką, także wie jak wszystko wygląda. I zazwyczaj było tak, że otrzymywaliście moduł i później na spotkaniach warsztatowych rozmawialiśmy na temat tego, co odsłuchaliście, robiliśmy właśnie warsztaty. Jednak jeżeli chodzi tutaj o te spotkania, mamy tylko rzucony tak naprawdę temat. My wiemy z Krzysztofem mniej więcej o czym możemy rozmawiać, jednak będziemy głównie się skupiali na tym, czego Wam potrzeba, bo. Ja mam jakiś swój research, swoje założenia, ale chcemy, żebyście dostali to, czego wy nie wiecie, bądź w czym wy macie problem, bo oczywiście wszystkich rozumów nie pozjadaliśmy, więc w głowach nie siedzimy i chcemy, żeby to było takie wasze. Dobra. pięć spotkań, a potem dostaniemy dostęp do nagrań. Dokładnie czyli e, my spotykamy się z wami, tworzymy cały content i później e, na podstawie tej naszej pracy powstaje coś do czego macie dostęp praktycznie dożywotnie dopóki istnieje biznes architekta do te, e, dopóty wy macie dostęp do tego wszystkiego mhm. dobra, a ja mam pytanie w jakich godzinach byłby kurs e, ustaliliśmy w, z Krzysztofem, że byłby to wtorek, godzina 18 mhm. dokładnie dobra e, czy spotkania będą odbywały się co tydzień? Zakładamy, że tak. Tak. Dobra. Czy będziemy omawiać, korygować nasze obecne oferty? Jeżeli macie dobre, możemy, możemy brać casey i po prostu omawiać, jak to powinno wyglądać. Może być może co w tym, co macie, mogłoby ulec zmianie, i im więcej tak naprawdę takich case'ów, z życia wziętych, tym lepiej i tym będzie właśnie bogatszy warsztat. Tak, ja też tutaj mhm. dodam tylko do tego, co tutaj było, czy będziemy omawiać i korygować nasze obecne oferty. Pamiętajcie, że my chcemy pracować na żywym organizmie, trochę na waszym. My jesteśmy mhm. ciekawi, co wy macie w ofercie, jak to w ogóle wygląda, z czym się mierzycie, jak ona działa, jaka jest skuteczność, jaka jest w ogóle powtarzalność tej oferty, jak klienci na nią reagują, więc to będą też nasze rzeczy, żeby zobaczyć, gdzie jesteście, jak możemy was wspierać, jak możemy to wszystko wspólnie poskładać w taki sposób, aby efektywność tego była jeszcze większa. Mhm. Dobra. Czy planujecie dać zagadnienia do przemyślenia przed warsztatem? Pomogłoby to przemyśleć temat i mieć już jakieś pomysły na rozmowę. E, ogólnie, tak jak e, tam były wcześniej akurat prezentowane, ja mogę to cofnąć. E, jeśli chodzi o zagadnienia, już polecę. Mamy przewidziane po prostu, że dany moduł będzie w danym temacie, tak jak tutaj, że klient, żeby nauczyć się definiowania potrzeb, jaki jest ten mój klient, no bo zakładam, że ktoś, ktoś sobie wybrał idealnego klienta, bądź być może część osób nawet sobie nie uświadomiła, kim mógłby być ich idealny klient i w tym module będziemy się bardziej nad tym zastanawiać. I mamy ogólne zagadnienia, co powinno być w danym module. Ale, tak, to jest taki kręgosłup mamy. Tak, kręgosłup mamy, ale całą resztę będziemy tak naprawdę budować na tym na was. Czego Wy potrzebujecie? Także tak, spokojnie, bo... jeżeli będą ogólnie te zajęcia, to my będziemy wiedzieć, jak je poprowadzić. Jednak im Wy więcej będziecie mieli pytań, tym więcej wniesiecie po prostu do tego. Super. Mhm. Dobra. Dobrze, że mamy 24 godziny inaczej na gorąco w ciemno kupujemy Krzysztofa. Dzięki Daria, dziękuję. Dzięki Wielkie, jest mi bardzo miło i na pewno mogę Wam zagwarantować jedno, że na tych spotkaniach no dam z siebie absolutnie wszystko, aby naprawdę dać Wam wartość, bo chodzi o to, że. Naszym, naszym celem jest pamiętajcie to, żeby wasz biznes się rozwijał i jak, jeżeli mamy takie poczucie, a mamy takie poczucie z Dagmarą, że możemy wam podpowiedzieć, no to zrobimy wszystko, żebyście to poczuli, żebyście to zastosowali, sprawdzili w terenie, wyciągnęli wnioski, wrócili po więcej, bo tak to trochę działa i jesteśmy gotowi z Dagmarą naprawdę ten projekt poprowadzić, jak to Dagmara świetnie mówi, jak wiesz, takiej jakości sztos. <głos> <głos> ok. Emilia się pyta, czy, jeżeli jestem osobą całkowicie początkującą i jeszcze nie posiadam oferty ani doświadczenia z klientem, czy sprzedaż też jest dla mnie? Ogólnie sądzę, że szczególnie jest dla Ciebie, bo. Są osoby, które mają już jakieś doświadczenie. Ta oferta może być oszlifowana. Oczywiście, że jedni mają lepszą, drudzy gorszą, ale ty, jako osoba, która tak naprawdę nigdy nie budowała tej oferty, możesz się uczyć na doświadczeniu innych osób. Mało tego, tam będzie grupa Facebookowa, gdzie ja naprawdę zachęcam osoby, żeby nagrywały filmiki, żeby dzieliły się wszystkim. U nas na grupie nie ma głupich pytań. Ostatnio jedna z dziewczyn roz, rozważała case, czy wchodząc do klienta, e, Marysia, czy wchodząc do klienta powiedzmy powinniśmy ściągać buty, czy nie? No, z jednej strony ktoś może powiedzieć, bohhe pytania, a z drugiej strony no ale prawdziwy życiowy problem i po odpowiedzi się posypało sporo, także nie ma głupich pytań, nie ma e, tam takiej sytuacji, że powiedzmy, ja wiem mało, to lepiej się nie wychylam. Właśnie, jako osoba, która nie ma doświadczenia, wydaje mi się, że to jest miejsce, gdzie możesz obcować z innymi osobami, które mają bardzo duże doświadczenie i się uczyć na ich błędach, dzięki czemu ty swoich unikniesz. Więc myślę, że ma to szczególną wartość. No, Dobra. zgadzam się w 100%. Emilia. Jak ja, wiesz, jak ja sobie patrzę na przykład na młodych ludzi, którzy uczą się na przykład, nawet nie wiem, czerpią wiedzę, dajmy na to, ode mnie albo od innych ludzi. Mówię, Boże, jak ja bym chciał być w Twoim wieku i dostać taką wiedzę. Wiecie, ile błędów, pieniędzy i porażek można by było uniknąć? Każdy przechodzi swój proces, ale im wcześniej zaczynamy i mamy dobry wzór i autorytet albo taki kierunek, to pamiętajcie, że jest po prostu łatwiej. To nie chodzi o to, że idziemy na skróty, chodzi o to, że robimy to mądrze. Więc tego Wam jakby też życzę, żebyście robili biznes mądrze. Mhm, dokładnie. Eee, tak. Ta kolejność najpierw warsztat potem moduł może świetnie zadziałać. Dokładnie, bo będzie to zbudowane. Ja robię ogromny research, co większość osób, które mnie obserwuje, wie i mam mnóstwo odpowiedzi, bo nie chcę. Ja już kiedyś stworzyłam z moim mężem taki biznes, który był oparty na Widzimisie. Mi się wydawało, że ktoś to kupi i mi się wydało bardzo dużo pieniędzy na to, czego nikt nie chciał, więc ja już nie popełniam tych błędów i zawsze się pytam. Osób, dla których chcę coś tworzyć, czy tobie to jest tak naprawdę potrzebne. Dlatego ten produkt będzie naprawdę bardzo dopasowany pod to, co jest wam potrzebne. Eee, tak, Daria? Krzysztof na gorąco raz poproszę. <ślesztuk> Instant. <ślesztuk> Pięknie. No. Mhm. Dobra. Okej, okay. jest pytanie też techniczne. Jeżeli pięć spotkań, a kurs trwa 7 tygodni, to co pozostałe dwa tygodnie. Pozostałe dwa tygodnie to jest akurat są takie tematy, które wiemy co tam nagrać i będzie bardziej takie intro w kolejnych jakichś edycjach. Intro bądź zakończenie, także to są takie dodatkowe moduły, a główne takie core tego kursu będziemy opracowywać właśnie na spotkaniach. Super. Dobra. Wnętrza nieoczywiste, kupione, no i elegancko. O, gratulujemy, to, no, widzimy, to widzimy się. Super. <laughs> Super. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie znać. Jeżeli nawet coś przyjdzie wam do głowy w późniejszym terminie, będziemy jeszcze z Krzysztofem właśnie w piątek jeszcze się spotkamy na mały Q&A. Może jakiś ciekawy temat. Ja, ja myślę nad jednym tematem, który moglibyśmy jeszcze omówić coś odnośnie może sprzedaży. A tak, i będziemy też odpowiadać na wasze pytania, czy tutaj czy, nam, czy które przyszły mailowo. Jeżeli nie macie dodatkowych pytań odnośnie kursu, bądź tego, o czym mówiliśmy, no to myślę, że będziemy uciekać. Tak. Na pewno, na pewno, słuchajcie, jesteśmy wdzięczni, że spędziliście z nami tyle czasu i na pewno was zapraszamy bardzo serdecznie. Oferta, jak dla nas to jest oferta od nas dla was. Warto z tego skorzystać i wiemy, że osoby po prostu na pewno nie zawiedziecie i wiecie też, jak to działa, że tak jak tak Mara wam powiedziała, macie stuprocentową gwarancję, jeżeli komuś z was, nie wiem, hilar na gorąco się nie spodoba albo zobaczycie, że nie możecie tego odnieść do realnych kwestii swojego biznesu, to pamiętajcie, że możecie tylko napisać na kontakt małpa biznesarchitekta.pl i tak naprawdę niczym nie ryzykujecie. Ale możecie zajrzeć, może się okazać, że naprawdę swój biznes przeniesiecie na wyższy poziom, a my do tego naprawdę przyłożymy rękę, żebyście tak poczuli. Więc pytanie zawsze jest takie, słuchajcie, a co jeśli się uda? Ja zawsze pytam, a co jeśli się uda, a co jeśli się uda. Jeżeli twój biznes podskoczy po prostu do góry, oferta zadziała, sprzedaż zacznie funkcjonować, poczujesz się lepiej, i pewniej na rynku, to co jeśli się uda. I zawsze pytam, czy to jest warte tego, żeby poświęcić pięć tygodni pracy i po prostu pochylić się nad swoim biznesem, nad swoim projektem, nad swoją osobą i to podnieść po prostu, zanieść to na miejsce, w którym jest. Zawsze powtarzam, a co jeśli się uda. Jeżeli czujesz, jakby się to udało, to by było dobrze, to moim zdaniem też do tego miejsca prowadzi droga przez ten warsztat, biznes architekta przez Dagmarę co dla was zorganizowała, zaciągnęła mnie tu. Oczywiście jestem tutaj z własnej nieprzymuszonej woli i dam z siebie absolutnie wszystko. I myślę wydaje, że to jest ogromna szansa dla, te swoje, dla tej społeczności, którą Dagmara zbudowałaś, więc jestem Ci wdzięczny, że zaprosiłaś mnie do tego projektu. Jestem bardzo wdzięczna, że przyjęłeś zapros zaproszenie, ponieważ e, troszeczkę starałam się wyciągnąć od Krzysztofa e, więcej informacji, po to, abyście zrozumieli jakiego kalibru osobą e, on jest, że to nie jest przypadkowy gość, który tutaj wpadł, bo ja go zaprosiłam. Ja mam naprawdę duże szczęście, że mogę go przed wam przedstawić. Także e, bardzo ci dziękuję, Krzysztof. Mam jeszcze pytanie od Joanny. Czy kurs dotyczy tylko przygotowania oferty dla klienta, czy będą dodatkowe tematy? Ogólnie. E, ten core, który opisaliśmy w tych modułach, to jest coś, co nam wydało się potrzebne, jeżeli mówimy o ofercie, o ofercie i sprzedaży. Jednak właśnie osoby, które będą w pierwszej edycji, mogą ten kurs tworzyć z nami. Więc jeżeli nawiniecie jakiś temat, który według Was w tym wszystkim, w tym całym procesie jest ważny, no to oczywiście my to również zrobimy. Więc to jest również bardzo ważne, że zazwyczaj to. Ja tworzę te kursy i ja decyduję o tym, co w nim jest, ponieważ no mówię, na podstawie researchu uporządkowuję to wszystko sobie i później z moimi ekspertami po prostu mówimy na dane tematy. Ten kurs jest wyjątkowy, ten kurs tworzycie wy i to co wam jest potrzebne, o tym będziemy mówić z Krzysztofem. Super. Dokładnie tak. Super, z Emilią widzę, też się widzimy. Pudownie. Dobra. Tak, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli uznajecie, że ten webinar był wartościowy, że ten czas był dobrze spędzony. Dajcie łapki w górę, serduszka, bądź jeżeli sądzicie, że komuś, kogo znacie, przydałby się ten warsztat, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli udostępnicie, ponieważ, no mówię, chcemy stworzyć coś, co będzie naprawdę fajne, z czego możemy być dumni i pomoże większej ilości osób. Także zachęcamy Was wszystkich do udziału w tym warsztacie i dziękujemy za ten czas, który spędziliście dzięki, z nami. Dzięki, dzięki, dzięki wielkie. Cudownie. Dziękujemy wam wszystkim. Jesteście cudowni. Także do zobaczenia w piątek. No, się i do zobaczenia w piątek. Dzięki Krzysztof. Pa pa. Pa pa.